Dzień dobry, witajcie u ojca Fansima. Zapraszam was na kontynuację kariery w menadżerze piłkarskim. We are the football. Przypominam, gram Pogonią Siedlce, z którą dalej w drugiej lidze będę kontynuował przygodę. A zapraszam was dzisiaj na meczyk ze Skrą Częstochowa, mecz wyjazdowy, 29. kolejka, a właśnie chciałem powiedzieć ekstraklasy, no nie, to nie jest ekstraklasa, słuchajcie, drugiej ligi. Skra jest 11 w tabeli aktualnie, jestem 13 aktualnie i jestem po wygranym ostatnim meczu, chociaż u mnie to tak idzie różnie tutaj, idzie to różnie, ale faktycznie powiem szczerze, ten asystent tutaj pomaga, więc tego asystenta warto mieć dobrego. Muszę sobie właśnie tylko znaleźć teraz, gdzie są ci moi, gdzie jest ta moja infrastruktura HR-y. Asystent menedżera. No właśnie tutaj jest taki dosyć słaby. Warto byłoby mieć po prostu dobrego. Młodzieżówka, transfery, scouting, organizacja, członkowie, zarządcy. Zarząd czy zarząd, HR-y, finanse, personalizacja, wyszukaj nowego koordynatora działu, na głównego skauta, wyszukaj nowego, dobra, to niech będzie, tu sobie już kalendarz od razu poprzesuwam, Skra Częstochowa tutaj jest. Mam nadzieję, że widać wszystko. Jeżeli ktoś ogląda, to proszę o napisanie. A teraz asystent menadżera. Jeszcze raz, weźmiemy sobie szukaj nowego koordynatora, bo słaby jest, no. A jednak warto mieć asystenta menadżera dobrego. No właśnie. Statystyki, personel, trenerzy. No dobra, słuchajcie, chyba lecimy dalej. Teraz tak, ja mam 268 tysięcy, to jest na następny sezon. Widać, John, spoko. I budżet mam 170 tysięcy. No to z tym to poszaleć nie bardzo chyba można. No sobie jeszcze raz zrobię analizę, no może kogoś się uda w końcu ściągnąć. Środek obrony. A zobaczymy, jakby mi asystent skład ustawił. O, ciekawie. Ciekawie, 4-3, 4-3, 4-2. Ofensywni pomocnicy. Tutaj nawet Kamil Włodyka 4,5, Piotr Pyrdół 4-9, 5-0. O, to zagramy troszkę wyżej. Tutaj to chyba nie ma znaczenia. Kurde, ten Demianiuk, ciągle ten Demianiuk. Jest ktoś do zmiany? Wincenciak, młody. Lewy napastnik, prawy napastnik. Gdzie on się lepiej czuje? Dobra, ten Wincenciak niech zagra, bo ten Włodyka to mnie tak denerwuje. Już mówiłem o tym, no niestety. Cześć Rafale, witaj, siemaneczko. Może jakiś młodych by tu wpuścić, kurde. Tutaj słabe te statystyki mają. Środkowy napastnik, lewy środkowy obrońca. 2,8, 17-latek. Babordany wejdzie za Damianiuka. Ten Damianiuk coś tam niby strzelał, ale on się nie regeneruje w ogóle. On się w ogóle nie... Nie, nic jest, nie, strzelał, 6 goli strzelił. Dobra, no tak muszę zostawić. W takiej konfiguracji sobie zagram. Kogoś by można było poszukać, takiego obrońcę w miarę dobrego. W miarę dobrego obrońcy poszukać przez scouting. Przez scouting środkowego obrońcę, ale takiego naprawdę całkiem spoko, żeby był. 4-6. No. Z Nicz Pruszków. Rozmowy przed negocjacjami. Spróbujemy. Czemu nie?
Mateusz Grudziński, 23 lata, ładny talent, ze Znicza Pruszków, ale on nie będzie pewnie chciał przyjść. Zaproszenie od sponsora. Przedłużenie kontraktu na powierzchni reklamowej. No okej, okay, dobra. Tutaj sobie sport przerzucę. Rafał, już od 6 nie śpisz. No tak, bo ty na wyścigu F1. Warto było, Rafał, czy nie? Jak oceniasz ten wyścig w Japonii? Od 1 do 10, według ciebie. A ja lecę dalej. Dobra, to już nic nie ma, wystarczy tego wszystkiego. Rzuty wolne. O Jezu, strasznie dużo tych rzutów wolnych jest. Ja tutaj coś pozmieniam. Trening siłowy może damy, troszkę żeby się pomęczyli. Tutaj niech te rzuty wolne zostaną. I tych rożnych też jest za dużo. Także ataki skrzydłami dałbym. A zamiast tych rzutów wolnych bym coś też zmienił. Na przykład dośrodkowania. O, i tutaj ile mamy tych rzutów rożnych? Dwa razy. Pole karne krótkie. Dobra, to te pole karne też sobie zamienię. Na przykład na niskie dośrodkowania. No, no i git. Jedziemy. Ja wiem, John, ja wiem. Wiem, dobrze piszesz. Dobrze piszesz. No ja wiem, ale to trzeba, wiesz, wybalansować to, nie? Słuchajcie, ponegocjujemy. Płatność za rok. Troszkę więcej tej negocjacji tutaj damy. 125 tysięcy. 135. Dobra, przyjmujemy tą ofertę. Negocjacje zawsze muszą być, nie? Rafał, według mnie mocne szóstka. Dużo mógł się coś poprawić, nie było za dużo z ataków, jazdy, ale mój ulubieniec odpadł w pierwszym okrążeniu. Wyszukaj koordynatorów działów. O, jest Alan. Anioł Wójcik, słuchajcie, Anioł Wójcik. Podpisuję z nim kontrakt. No bo zobaczcie, parametry tego typka. Wydajność pracy 6,6. Ale ten ma znacznie... Chociaż ten ma też, kurde, dobre. No ale chyba przejdziemy na tego. On miał 14 tysięcy euro, a ten ma 95. No, to różnica jednak jest. Spróbujemy ponegocjować. Oj, kurde, tu nie będzie negocjacji. Tu już nie będzie negocjacji. Tu trzeba po prostu albo brać, albo nie brać. 70 tysięcy euro. Jakie oni mają parametry? 85 tysięcy euro. Jak sobie patrzę, przewodzenie drużynie, lojalność. Przewodzenie, lojalność. A to bomba? Odporność, przewodzenie, wydajność pracy. Jeszcze zobaczymy sobie wydajność pracy, jaka jest, nie? Tu jest wydajność na 8. Tego wezmę. Kacpra. Podpiszemy z panem kontrakt. No boję się, że on... Dobra, podpiszemy z nim kontrakt. Nie będę już tu negocjował, bo była szansa, że on mi w ogóle nie by był zainteresowany. A tutaj co my mamy znowu? Koordynator działu. Główny scout. Na głównego scouta mam na razie tego Maksyma. Na wydajności pracy. No, zaraz sobie poszukamy... Z lepszą wydajnością. O, tego może. Tutaj, no dobra, trzeba będzie podpisać. Kontrakt. A, to w Stanach John była, okej. Okay. W WrestleMania. Rozmowy przed negocjacjami. To był ze Znicza Pruszków Mateusz. Jego jest w Zniczu Pruszków, ale wiecie co, ale ja spróbuję z nim porozmawiać jeszcze w sprawie kontraktu. Mimo wszystko. Paris Saint-Germain wygrywa Champions League z Porto. Ocena nowych zawodników.
Co my tu mamy? Jakieś postępy chłopaki robią, bez zmian. A, o, fajne! To aktualizacja była, tego nie było wcześniej. Ta gra jest tak aktualizowana często, że ja jestem w szoku. Co odpalam Steama, moi drodzy widzowie, którzy oglądacie tą niszową serię, to praktycznie co odpalam Steama, to jest jakaś aktualizacja. I tutaj znowu jest aktualizacja. Ocena jest nowych zawodników. Przynajmniej ja tego nie widziałem chyba. A może zraz było? A może nie było nawet. Widzę, że delikatnie idzie ten poziom do przodu, ale niektórzy są bez zmian. A niektórym te gwiazdeczki i poziomy. O, tutaj 5 gwiazdek dostał Dumps. Czyli podejrzewam, że ich ogólna ocena, na przykład, tak jak ci zieloni, widzicie, idzie do góry. I środkowy obrońca Maciej Dumps już ma 5-1. Ma 5-1. Dawid Burka to był bramkarz? Nie, środkowy obrońca. No delikatnie się to podwyższyło. Czyli musi gwiazdka, żeby tutaj stanowczo poszło do góry. Misiak 3-6, 3-5, Dzięcioł 3-8, 3-5. Kamil Włodyka, ofensywny pomocnik 4-2. Radosław Gołębiewski, środkowy pomocnik 4-5. No ale to jak moim idzie, to i przeciwnikom idzie. Hubert Derlatka. No bardzo ładnie. Ukończył, co on tu kończył? Osiągnął cel treningowy, główki. Ale to była jego słabość. Dobra, to już nie będzie miał teraz tej słabości. Hubert Derlatka. No rozwija się, ile on ma lat? 20. No to bardzo ładnie. Do środkowania. Witam Jano, witam, witam. W niedzielny, piękny, słoneczny dzień. Dokładnie, tak. Dzisiaj nam się zapowiada. Dzisiaj, jutro i pojutrze piękne. Do wtorku ma być podobno bardzo ładnie i ciepło. A później znowu słabo. Dobra, więc tutaj nic nie robię, ale super. Rozwija mi się chłopak. Wiecie co, ja nie wiem. Ja lubię tutaj śledzić losy poszczególnych zawodników. Jak się mi się rozwijają. No niektórzy z klubu odejdą, co będą lepsi. Naturalna sprawa, naturalna rzecz. No ale nic z tym nie zrobię. Siema Anna. Cześć, Dafan. Dan Fan. Rafał, ogólnie dziękuję za podziękowania firmie Unboxing Twojej kierownicy. Aż miło było to obejrzeć. No, cieszę się bardzo, to ja bardzo dziękuję za wsparcie, które umożliwiło mi oczywiście zakup nowego wyposażenia, update stanowiska, no, wyższy level. Co jest po prostu przejście na wyższy level. Dobra, więc teraz tak, na pewno już gdzie on jest, ten Misiak Przemysław, gdzie on jest, kurde. A co się z nim stało? Już patrzę go tutaj po tym moim, tutaj nie mam go. Kamil Włodyka, Szyprutowski. No ale właśnie, gdzie jest ten z tą oceną? Maciej Damc, no on tu musi grać. No to jest ten Damianiuk. To jakiegoś młodzieniaszka tutaj wrzucimy. Na defensywnej pomocy. Środkowy napastnik Bujalski. Za Damianiuka. Ale to będzie już dwóch środkowych. To już będzie dwóch środkowych do zmiany, ewentualnie. Teraz muszę sobie tak to przemyśleć, nie? To rozplanować. Może na środku. Ale to jest Mami. To były Babor Dany. Babor dany, lewy środkowy, o, może tutaj, za tego Leszczuka, Marcinkowski Jakub, o, dobra, o, i tak sobie zostawimy, lecimy dalej, przygotowania asystenta poprosimy asystenta, środkiem będziemy grali i bardziej środkiem, skrzydłami mniej, zachowawczo zagramy, idziemy dalej. Oj, kurde, dobrego bramkarza mają. Właśnie, trzeba bramkarza zainwestować. No, Skra Częstochowa, powiem wam, niezłych ma tych zawodników. Ciężko będzie się tu przebić. Ciężki mają tutaj, dobrych zawodników mają w środku obrony i bramkarza mają dobrego. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko.
Dobra, Kamil Włodyka. Z gniewem. Co my tu mamy z gniewem? Nic tu nie mamy z gniewem. Z taktyką coś mamy. Jeden punkt. Dobra, no to zaczynamy mecz w menadżerze. We are the football. 29. kolejka, 15 stopni Celsjusza, 7 kwietnia. A to my mamy cieplej. No właśnie, tego się obawiałem. O, przejęcie piłki, ależ ładnie. Szyprutowski, lewa strona, czy będzie strzał? Kuźwa! Strzelał, ale no niestety, tylko w słupek. Myślałem, że będzie podawał do środka, do środkowego napastnika. Uwaga, mój zespół atakuje. Atakuje. A, ładnie, ładnie, mówiłem, środek obrony będzie Skry Częstochowa, będzie tutaj atakował. Znaczy nie atakował, tylko będzie wybijał tą piłkę skutecznie. Piotr Pyrdł. Ale przedziwny. Oj, 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 oj. Ładne rozegranie było. Ładne, słuchajcie, bardzo mi się podobają te niektóre scenki. Niektóre są słabe, ale niektóre są naprawdę fajne. Tomek, nie lepiej zrobić. No nie, nie lepiej właśnie, bo nie mam, raz, że nie mam FIFA, to po pierwsze. Po drugie, lubię menadżery, które są bardziej skomplikowane. Piotr Pyrdł, gol! Ofensywny pomocnik, szósta bramka. Jest, 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 jest. Ładnie. Dolar. Dzień dobry, cześć, witaj. Oglądaliście mapę w Warmii? Wygrana, wygrana. Wygrana, wygrana, dolar. Zalecam ci obejrzeć cały filmik, bo końcówka jest mega kozacka, nie? Końcówka nie tylko, ale uwaga, uwaga. Dobrze, Maciej Damc. Bardzo ładnie. To on ostatnio zyskał już notę 5 środkowego obrońcy, który ma 5-1. Czyli całkiem już sporo, jak na ligę drugą. Znaczy sporo. No nieźle już jest, nieźle. Wszystko co do piątki tak średnio, wszystko co powyżej piątki już jest nieźle, naprawdę. Ale nie, ale w ogóle ja nie widzę mojego. A gdzie jest Burak? Burak nie gra? Jest druga bramka! Radosław Gołębiewski, środkowy pomocnik, strzela bramkę. Ale zaraz, gdzie jest mój Burak? Co się stało z Burakiem? Bo ja nie widzę Buraka. Chyba asystent, wiecie co, ja chyba pominąłem. Ja tego Buraka w ogóle nie widzę w składzie. Są wystawieni inni u mnie, ale. No jest, wygrywam 0 do 2. Z czego się bardzo, bardzo oczywiście cieszę. Jo! Ale nie mam Buraka. John, co się stało z moim Burakiem? No, John. No, chłopaki się wzięli do roboty po prostu. Rafał, po postawieniu opinii i podpowiedz sobie i Spartana, jednak procesor będę miał taki sam, co ty masz AMD. No, ja jestem zadowolony. Rafał, ja bym powiedział ci szczerze, gdybym nie był zadowolony, to ja bym na pewno to powiedział. Spokojnie. Uwaga, patrzę się, gdzie jest. Ja nie mam Buraka. Dawid Burka to nie. A gdzie jest mój Turek? Nie mam mojego Turka. Aktualizacja zabrała mi mojego kupionego Turka. Chyba, że on odszedł. Ja nie wiem, czy on może został sprzedany? Ale nie. Przecież w ostatnim odcinku był. Po aktualizacji nie mam mojego najlepszego zawodnika, Turka. Tak teraz dopiero tak się skapnąłem, słuchajcie. Do przerwy wygrywam 0 do 2. Jeśli chodzi o. No to tu jest ok, tu jest ok, nie, nic bym nie ruszał. Gramy dalej. Siema Peter, siema, siema. Ty tutaj, na menadżerze piłkarskim? Czy tylko przyszłeś pogadać? Fuller, ukradli go. No słuchajcie, on miał już 6-2 chyba ocenę. Maciej Damc, środkowy obrońca, będzie strzelał? Tak. Ależ petarda! Petarda, ale przeszła obok. Odstawiłeś Buraka i wygrywasz. No, dolar, dokładnie. Siedlce ma naprawdę chyba prowadzą w drugiej lidze. Naprawdę? To nie wiedziałem, dolar. Nie sprawdzałem, powiem, statystyk drugiej ligi, takiej w Realu.
Ale uwaga, Skra Częstochowa. Jeszcze kawkę sobie popijam. Kto pije kaweczkę z rana, to smacznego. Uwaga, asystent. Tego nie było. Ja nie widziałem tego. Żółta kartka Maciej Damc. Maciej Damc zagrywa ręką. Będzie karny. Orzesz, kuźwa. Adam Mesjasz. Niezłe nazwisko. No i niestety. 1-2 na wyjeździe. 1-2. Zaraz sobie zobaczę expect goal, jaki jest. Ja nie na menadżera piłkarskiego, tylko do ciebie, kolego, przyszedłem w Funfelku, ty mój kochany. No tak też myślałem, nie? No siema, Peter, siema. Jak tam z rana? Jak tam locik? Bo widziałem, że chyba leciałeś. Oj, teraz nieudany. Nieudany strzał główką. Dolar, mecz obstawiam, to coś wiem, ale poważnie, prowadzą i chyba wejdą do pierwszej ligi. No to by było fajnie. Uwaga, znowu, a miałem zobaczyć expect goal właśnie. Ależ petarda obronił. No ale on, mówię, bramkarz bardzo dobry tutaj, jak na tą drugą ligę. Expect goal, ja mam, oni mają 1,44, ja mam 3,70. No to tak, to będzie strzału więcej po mojej stronie. Muszę zobaczyć, co z tym moim Turkiem, którego kupiłem no ściągnąłem go do klubu za pieniądze, to chyba nie małe wcale. I pytanie, gdzie on jest, bo ja go nie widzę. Czy on nie był kontuzjowany? Kuźwaty, słuchajcie, ja już nie pamiętam. Ostatni raz grałem w środę i wystarczy parę dni, wiele, wiele spraw na głowie, życiowych, zawodowych i kanałowych i już zapominam. Dobrze, Jakuburka! Poprzeczka. Ależ sytuacja. Wojciech Hajda, defensywny pomocnik. Dobry, naprawdę dobry. Ale tylko poprzeczka. Ratuje mnie. Ale uwaga, Skra Częstochowy bierze się do roboty. Niestety. No, tracę drugi gol. Damit Wojtyra. Tracę drugiego gola. Pomimo tak wysokiego expect goal, niestety mój zespół tylko na razie remisuje 80. Szósta minuta. No właśnie, im strasznie poszło do góry. 2 do 2. Ajajajajaj. No i tak zostanie. Jeden punkt wywieziony. No ale z lepszym zespołem, który jest na 11 pozycji. Witam, Stefan. Witam cię. Dzień dobry. No niestety, słuchajcie, z Częstochowy wywożę tylko jeden punkt. Smacznej kawy. Dobra, to lecimy dalej. No ja miałem 3,70, oni mieli 2,30 i tak no nie przegrywam, remisuję. Szkoda, bo już myślałem, że ta pogoń się zacznie. A tak tylko i wyłącznie jeden punkt, czyli różnica niestety zostaje. Tylko jeden punkt, no właśnie tylko jeden, bo była szansa naprawdę na wywiezienie trzech punktów. W tygodniowej drużynie Piotr Pyrdł się znalazł. Cieszę się. I teraz uwaga, ja muszę zobaczyć. Statystyki idą do przodu. Statystyki idą do przodu. Ja muszę zobaczyć. Cezary Damianiuk, no. No, od koralików jeden punkt, dokładnie, koraliki. Lepszy skład. Rozwój zawodnika pójdziemy. Wykończenie akcji. I teraz dopiero, uwaga, i teraz, co tu się stało z tym moim tureczkiem? Jest! Inak Burak. Innsburak. Jest! Już myślałem, że aktualizacja mi go wcięła. Słuchajcie, on kontuzjowany jest, chłopak. On ma, zobaczcie, jak tutaj naprawdę mieli tam po 5, 5-1 mają, tu zobaczcie, Burak ma 6-3. Zaraz zobaczymy sobie na Buraka. Burak Ins ma zerwane wiązadło krzyżowe, 172 dni nieobecności. Ja pierdziel, bez Buraka. Tak się ładnie rozwijał, 20 lat. Tak dobrze grał, słuchajcie, był w zajebistej formie, naprawdę, strzelał gole. Tylko, że on na wypożyczeniu był.
ze Śląska Wrocław. O matko, o matko. No trudno, bez niego trzeba będzie grać. Znowu tego Dymianika mi tu wrzuca. Nie, nie wybierasz, nie wybierzesz, nie wybierasz mi tutaj, bo wybierasz mi źle, gościu. Asystent mi wybierał zawodników rezerwowych. Babor mi zostaje. Lewy środkowy za Damianiukę. O, tak ma zostać. Kuźwa, gość nie gra. Gość nie gra i on nie jest w stanie mi się zregenerować. Co za gość. W ogóle chłop nie gra, a on nie jest w stanie się zregenerować na mecz. Tak jakby chodził tylko do McDonalda i kurna pił alkohol. Z kim ja teraz gram? Z Radunią Stężyce. Orzesz mordę. To ten skład jest kurde dobry, no. Dobra, trzeba grać defensywnie. Maciej Damc będzie grał, Tomasz Lewandowski, Łytkowski, Miś Derlatka, środek pomocy, Piotr Pyrdł, Damian Nowiak. Znowu tego Damianiuka mi tu rzucę. No nie, tak nie zagramy. Zagramy chyba choinką. Na dwóch ofensywnych. Na dwóch ofensywnych. Bo Kamil Włodyka, no widzicie, teraz będzie tak, że na pewno Demianiuk nie zagra. Może zagrać Bartosz Wincenciak, on też jest młody, 20-letni zawodnik, który chce się rozwijać i chce grać, ale tu jest no słabo. Słuchajcie, może zagrać na defensywnego pomocnika. Nie mam co z jednym zawodnikiem zrobić. 4-7-5-0. Ofensywny pomocnik. 4-1. Kurde, no. Nie mam pomysłu na razie na tutaj. Chyba słabe ustawienie. No właśnie, Jerticul nie ma skrzydeł, nie ma skrzydeł. To może zagramy inaczej jeszcze. Jednym ofensywnym pomocnikiem. Jednym defensywnym pomocnikiem zagramy. Tylko tu będzie zmiana. I tutaj zrobimy sobie skrzydełka. O, może tak. Tu będzie Szyprutowski, tutaj będzie Kamil Włodyka. Troszkę niżej. Troszkę niżej. Kurde. Nie mam pomysłu. John kontuzję ma. No tak, Turek ma kontuzję. 170 dni. To on już jest do zapomnienia. Kurde, najlepszy mój zawodnik w klubie. Najlepszy. Ściągnąłem go specjalnie po to. Tomasza Lewandowskiego damy troszkę niżej. Tutaj już nie mogę przesadzić, bo Derlatka najlepiej się czuje też tutaj. 4-3. Damc, Łytkowski. Lepiej nie będzie. Jerticul, no już lepiej. No to dobrze. Peter, bo on się regeneruje w takiej knajpie z gitarą, w szyldzie, koło złotych tarasów. To powinieneś wiedzieć. No wiem, no wiem. No bo teraz muszę zagrać defensywnie niestety. Bardzo defensywnie. I tak też będzie. Przedłużenie kontraktów. Spróbuję porozmawiać z tym gościem za chwileczkę. Tutaj będzie przedłużenie i... Nie, 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 nie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kurde, nie zdążyłem, bo tutaj, no niestety ten menadżer ma też taką jedną dziwną opcję, że już nie możesz się cofnąć do poprzedniej strony. Dobra, dośrodkowanie strzału z daleka, wiecie co, ja chyba bym wziął jednak tutaj grę defensywną. Niech się uczą gry defensywnej, bo gramy naprawdę z Radunią Stężyca, która jest czwarta w tabeli, nie bez powodu.
Ojcowskie tarasy. Ponegocjujemy tutaj coś do przodu. $36 000. Kurde! Dobra. Chociaż tu jeszcze można by było ponegocjować $150 000. No i dupa. Przegiąłem pałę. Przegiąłem pałę. Niestety. Chciałem tego seznicza Pruszków zacząć z nim rozmowy kontraktowe. Kto tam wygrywa? Manchester City wygrywa w karnych. Real Sociedad wygrywa z AC Milan. O, niespodzianka. Ma Atletico Madryt z Manchesterem United w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. I Paris Saint-Germain wygrywa z Porto. Filip, jeśli w czasie symulowania tygodnia wciśniesz kwadrat, to gra się zatrzyma i możesz coś nowego dodać do tygodnia. A, dziękuję ci bardzo. Bardzo, Filip, słuszne rady stawiasz. Cieszę się, dziękuję. Jakub Burek, kurwa! Ja pierdzielę, co tu się dzieje w tym zespole? Jeden z też z ważniejszych zawodników, słuchajcie, ma 14 dni naciągnięte udo. Jażesz pierdzielę, no już dwóch zawodników kluczowych, nie? I weź się z tym człowieku mierz. Ale w sumie jestem menadżerem, no to trzeba się mierzyć. Z takimi problemami. Jeszcze następny Tomasz Mamiś, 5 dni, skaleczenie głowy ma. Radunia Stężyca. No i patrzcie, bramkarza nie ma. Kowynia Jakub wejdzie. Ile? On jest młody chyba, nie? 21 lat. Dobra. Trudno. No i zobaczcie, Tomasz Mamiś. Już mam 4 kontuzjowanych. Znowu mi tu pozmieniał. Asystent wybiera skład rezerwowy. Nie, nie wybiera. No powiem wam, że ja już tu nie mam kim grać. Bramkarza nie ma, nie mam, ale to jest dramat jakiś. Dobra, Jakub Kowynia, on musi przeżyć przez te parę dni, bo mi zszedł główny bramkarz, Burek Jakub. On też jest wypożyczony, ale chyba, ja dobrze pamiętam. Tak, na wypożyczeniu z Wisły Płock jest. Dobra, tak zagramy. Z Radunią Stężyca. Z tym, że ja zagram sobie ostrożnie defensywnie. Tutaj widzę, że skrzydłami bardziej niż środkiem. Tu odwrotnie. Tu gramy skrzydłami. Dobra, no będzie ciężko. Radunia Stężyca, czwarta. Zawodników ma dość dobrych, ma no. Czy jest na kogo grać? Wojciech Słomka. Na Wojciecha Słomka jest. Dobra, Kowynia. Staraj się. Jakub Senior. Gniew. Mam coś z gniewu? Nie mam nic. Z wysokiej jakości. Dobra. Jedziemy, słuchajcie. Z meczem Radunia Stężyca. Mecz u mnie 14 kwietnia, 15 stopni, 30 kolejka drugiej ligi. Filip, jak w czasie symulowania tygodnia wciśniesz kwadrat, to gra się zatrzyma i można coś nowego dodać. A, dobra, to już czytałem. No tak. Zaraz sprawdzimy. No, poziom drużyny u mnie jest większy. Ale gram defensywnie troszkę. Patrzę na ich skład. No kurde, mają środkowego napastnika na 5-0. Mają środkowego pomocnika na 5-1. Mają środkowego obrońcy 5-2.
Niezły mają zespół. Może nie najlepszy, ale niezły. No ale zobaczcie, na razie 0-0, 27 minuta, 0 szans w ogóle. 0 szans. Expect goal 0-0. Statystyki strzałów 0-0. Żadna z na razie starcia o piłkę, ale więcej Maradunia Stężyca tych starć. I widać, że atakują, bo jest 5 spalonych, czyli na pułapki offside'owe gramy. Ale no dobra, i teraz Radunia Stężyca. Niestety. Na moim stadionie. Oj, 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 jak on wyszedł, jak on wyszedł! No, ależ widzieliście, jak wyszedł bramkarz z tej, no to to błąd jest. Kurde, nie miał szans nawet. Tak, Rafał, idę. Idę, ale po południu. Dziś koło 17. No niestety, przegrywam 0-1. Nie od parady, ale Radunia Stężyca, zobaczcie, że ma ostatnie dwa mecze przegrane, co ciekawe. A nie, to jest pierwsza połowa. Pierwsza połowa. Przydatność 4-4-0, 4-0, Jakub Kowynio. No, no ale co ja zrobię? No co ja biedny żuczek zrobię? Gramy, no. Może się jeszcze los odwróci. Expect goal 0,41 po ich stronie. Ja nie mam nawet jednej szansy. Mogę w taktyce jeszcze tylko tutaj coś zmienić, żeby zagrać neutralnie. Rafał już był. Kurde, znowu Radunia Stężyca. Oj, 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 oj. Środkiem idzie. Dobra, na szczęście w powietrze. Wysoko nad poprzeczką. No okej. No nie jest okej, no nie jest okej, bo przegrywam. Liczba kibiców 403. No dziwne, bo jest różnica potencjałów drużyny, ale nie ma pomysłu na wykończenie akcji, słuchajcie, na zawiązanie tych akcji. U mnie Szyprutowski strasznie słabo. Dobra, zrobimy zmianę. Tutaj kogoś zmienimy. Dzisiaj mega, mega słabiutko. Wejdzie Gołębiewski, to nie jest jego naturalna pozycja niestety. Czy ja mam kogoś Wincenciaka? Dany Babor wejdzie. Dany Babor wejdzie. Słabo. Słabo. Kurde, znowu. Stężyca, będzie przejęcie piłki. Ja pierdzielę! No ale u mnie nie ma żadnych strzałów, no. U mnie nie ma żadnych strzałów po mojej stronie. Nic się nie klei. No, ten mecz jest do zapomnienia. Jeszcze żółta kartka, druga żółta. No, żeby chociaż ta jedna bramka na wyrównanie. Nic nie ma. Nic, nic się nie klei. O, teraz może, kurde. Ostatnia szansa, 88 minuta. Jest! Otóż! Jest! Jeden punkt, Jakub Senior. Do środka, ale jakie piękne dośrodkowanie. Przepuszczenie i okienko, no. Brawo, brawo. Teraz utrzymać pozycję. Jest, jeden punkt na koniec. 88 minuta. O matko ludziska. Jeden punkt z Radunią Stężyce. No, ale fart. Ktoś powie, że menadżer nie przynosi emocji. Przynosi. Mi przynosi przynajmniej. No dobra. To dwa razy remis. Dwa razy remis. 38 punktów. Znowu mi odjeżdża ta Skra Częstochowa. Oni też mają remis. Też mają remis. I Stomil Olsztyn też ma remis. Polonia Bytom mnie goni. Nie, też przegrała. No. Szczęśliwe punkty dla klubu Pogoń Szczecin. No. Siedce chciałem powiedzieć. Tak.
No szczęśliwy, szczęśliwy był, ewidentnie szczęśliwy. Jeden, jeden. Damian Nowak ma niby najwięcej bramek, ale oferta kontraktowa. Nie. Co mnie, wiecie co? Do Francji chcą mnie wziąć, ale nie. No właśnie tutaj tak powiem ci, John, jak dajesz na bardziej ofensywną, to więcej goli dostajesz, nie? Ale będę grał z Zagłębiem Lubin, drugim zespołem, z 16 pozycji. O kurde, jest szansa. Jest szansa, da 3 punkty. Jest szansa na 3 punkty. Ataki specjalne. Sobie tak ustawimy. Tak sobie ustawimy. I teraz tak. Miałem zobaczyć, co z tym zawodnikiem, Mateuszem Grudzińskim. Spróbujemy. Trzeba spróbować. Słuchajcie, negocjacji kontraktowych. Jeszcze patrzę na środkowych obrońców. O, tu Lipa jest. Tu jest Lipa. No, ale trzeba spróbować. Trzeba spróbować. Otwieram sobie jeszcze to, co będzie dostępne. Tylko wczytuje mi się baza danych, żeby mi nie wykrzoczyło. Środkowy obrońca do 24 lat. Warunek. Ile mam? 160 tysięcy euro, tak? Wartość rynkowa. Tutaj nie ma żadnej informacji, ile mam kasy. Chyba jakoś tak miałem, nie? Czemu oni są na zielono? Ale tutaj jest to słabo, wszystko wygląda. 3-4. Nie, słabiutko. Kurde, mało. 3, 5, 3, 3, 4. Nie. To ja szukam czegoś lepszego. Dobra, a weźmiemy to. Zawodnicy bez kontraktu. 24-letni. Co to jest za kraj? Somalia. Dobra. Tutaj też słabo. Z wypożyczenia zobaczmy. Nie ma nikogo. I lista transferowa. Nie, słabo. Jeszcze obrońcy bym, bramkarza bym szukał. Bramkarza z kontraktami. Trzy i pół, 3,9. Poziom 4,2. To się da posortować? Chyba się da. 3,6, 3,6, 3,5. Słabo. Nie widzę nikogo takiego. Dobra, no więc teraz tak. Siema Marcin, MKS. Siema. Wiesz, z kim teraz będę grał, Marcin? Z Zagłębiem Lubin. Wartość 129 tysięcy euro mnie zostało. Zagłębie Lubin. No tak, ale to raz, ale John, ja szukam takiego zawodnika, który ma parametry powyżej 5-0, nie? Powyżej. Na start. Teraz tak, Zagłębiem Lubin. Jakby tu można zagrać? Zobaczymy, co mi asystent. Na dwóch środkowych napastników, na dwóch środkowych pomocników. Na dwóch środkowych obrońców. Tomasz Lewandowski. A ja bym grę zagrał tak. A ja bym zagrał sobie o tak. Tylko tutaj by zagrał sobie Jakub Senior. On ostatnio bramkę mi strzelił. Damianiuk to na pewno zajdzie. Wejdzie Damian Szyprutowski.
A tutaj, no dobra, niech zagra ten. Z tym, że za Damianiuka wejdzie. Nie, Lewandowski wejdzie tu. Łytkowski wejdzie za Damianiuka. Dobra. No. No jakoś tak, nie? Jakoś tak. Coś w ten deseń, coś w ten deseń. Dobra, tak sobie zagramy z nimi, nie? Marcin, Zagłębie, tylko zwycięstwo. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Siema, Dariusz Darecki! Witamy, witamy! Cześć, Arkadiusz, niezgoda. Spotkanie z fanklubem. No dobra, to lecimy. No i uwaga, uwaga, będą. Słuchajcie, jest możliwość kontraktowa 270 tysięcy euro. O oh, fuck. Szanse na podpisanie z nim są marne. Wiecie co? Nie stać mnie na niego. Nawet nie ma możliwości ponegocjować z nim. Nie. Znaczy bardzo dobry zawodnik, środkowy obrońca, 23 lata, amator, dwie gwiazdki. Dobry zawodnik, no ale za wysokie progi dla mnie. Także niestety, ale muszę porzucić te negocjacje. Szkoda, bo zawodnik fajny. Przydałby mi się w zespole. Co to jest? Toto Baker. Z jakiego to kraju? Z Holandii, nie? Holenderska jakiś półfinał. Toto Baker. Możecie sprawdzić, co to jest za puchar? Bo ja szczerze powiem, nie wiem. Jest szansa na 3 punkty. Jest szansa naprawdę na 3 punkty. Czy to odmieni ligę? Nie odmieni, ale da mi 3 punkty do. A tych meczów już za dużo nie ma do końca sezonu. To już jest 21 kwietnia. Także niestety nie spełnię założeń pokładanych we mnie jako trenerze, bo oni chcieli, żebym był co najmniej jako 9. No dobra, tak zagramy. Patrzę, czy ktoś tutaj mi wyzdrowiał. Ktoś mi. W zdrowiu. Znowu mi tego Walczaka tu wrzucił. No co za gość. Mamić sobie tu wejdzie. Nie będzie bramkarza dodatkowego. Lewa pomoc Przemysław Misiak. No lepszy nie będzie. Ofensywny pomocnik Wincenciak Łytkowski. Środkowy obrońca 4 i 3. Tak też zagramy. Dolar, jest nadzieja i szansa dla Lubina na 3 punkty. No, raczej chyba nie. Ja tego nie widzę, nie? A zagramy sobie neutralnie, ale zagramy środkiem. Zagramy środkiem, to skrzydło na pewno odpada, to też w sumie odpada. Tutaj mniej, a tu więcej. No, dokładnie. Mają słaby punkt. Kacper Lepczyński. Dobra, co mi tu zostało? Nic mi tu nie zostało. O, jest jeden gniew.
Gramy. Kolejny mecz, słuchajcie. Ja liczę tu na 3 punkty. Naprawdę, liczę w Lubinie na 3 punkty. Tylko trzeba to jeszcze przekuć na gole, bo to tylko gole się tu liczą. Tylko wiadomo. A, jest już, ale dobra. Kamil Włodyka, niebieskie koszulki, to mój zespół. Oj, 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 ale żeś minął się, chłopie, o 1 i 2 metra. Cześć Marcin Wachowiak, witam Cię w ten piękny, niedzielny dzień. Cześć Damian Kajdana, cześć, zostawiłem łapkę, pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam i jest Damian Nowak, 17 bramka, to jest lider chyba klasyfikacji drugiej ligi. Damian Nowak, nie myli się, tylko że on jest chyba też z wypożyczenia niestety, trzeba będzie go oddać. Będzie problem. No jest, mówię, 0 do 1. A, kontratak Zagłębia. Kontratak Zagłębia. Jezus, Jezus, jak wy... O, jaki sprint! Nie trafił! Z dobitki nie trafił, ale się Paweł Kruszelewski się normalnie, delikatnie zestresował. Chłopak nie trafił na pustą bramkę. Jeżut rożny dla mojego zespołu. Piotr Pyrdł przy piłce. Dośrodkowanie. Brameczka! Tomasz Lewandowski, środkowy obrońca. Tak, bardzo często środkowi obrońcy walą ładnie z główki. Główki akurat mają opanowane, więc warto tutaj inwestować właśnie w rozwój strzelania główką, bo to często właśnie środkowi obrońcy się przy takich stałych fragmentach pojawiają. I rzut karny jeszcze Damian Nowak. Jest. Damian Nowak, 18 bramka, 3-0 do 3. Mecz wyjazdowy, ale Zagłębie Lubin nie ma szans. Ach! Damian, ja strzeliłem gola, tylko nie to nazwisko. No tak, to fakt. Dobra, no to rozklepani są. Słuchajcie, oni są rozklepani. Zagłębie jest rozklepane już. Więc generalnie decyzje dobre, bardzo ładnie. Piotr Pyrdł do środka, ale dobrze. Aleksander, bramkarz, Stefan, jakiś Niemiec chyba. Wybija piłkę. Nie Jakub Kowynia, tylko 3-9, słaby. Ja mówię, najsłabszy punkt to chyba, no nie, nie, nie najsłabszy. Jakub Senior, defensywny pomocnik, jest najsłabszym. Ale wiecie co, ja zaraz sobie przestawię, bo mam... Bo idzie mi bardzo dobrze. I kolejny gol. Radosław Gołębiewski, środkowy pomocnik. Druga bramka. Przestawię sobie na atak i z defensywnego pomocnika przestawię jeszcze do przodu jednego zawodnika. Bo idzie... Ale to do połowy niech sobie tak zagrają na spokojnie. 0 do 4. W ogóle jest luz, bajera. No ja wiem, Marcin, ja wiem. Dlatego ci, pewnie to jest krew na twoje oczy, Marcin, to co widzisz. 0-4, ci siatce rozjeżdżają. No ale no... Oni są w strefie spadkowej, także no niestety, na 16 pozycji. Bardzo słabo. To jest chyba 18 zespołów, jeśli dobrze pamiętam. Mamy... Słuchajcie, jesteśmy po pierwszej połowie. Będą zmiany. Jakub Senior. Tak się zastanawiam. Damiana Nowaka dam na środek. Tutaj damy lewego napastnika. Tu wejdzie Tomasz Mamiś, więc będzie jedna zmiana. Co do taktyki, kontrolowana ofensywa i taktykę kontrolowana ofensywa. Gram na ofensywnie. No i teraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Lecimy. Druga połowa. No bo 0-4, słuchajcie, tu już mogę sobie eksperymentować. Jeszcze wpuszczę młodzież. Za chwilę, tak powiedzmy, między 60 a 70 minutą. Rafał, uciekam, będę wieczorem. Dobra, trzymaj się. Idziesz spać. Rafał. Noc była od spania. Sprzedałeś mecz, Marcin? Sprzedałeś mecz, dobrze. 60 minutka. Ja patrzę sobie jeszcze na... sprawność jest ładna. Ale wpuścimy zaraz Małolata. Niech sobie pobiega. Dobra, zrobimy sobie zmianę.
Więc tak, Dany Babor wejdzie na środek. To jest młody zawodnik. Wejdzie sobie również młody Jakub Okusami. Wejdzie sobie jeszcze ofensywny Wincenciak, 20-letni. I na lewej pomocy tutaj Misiak go podmieni. Misiak go podmieni. O, mi zajebiście. Jestem zadowolony i już nie mam żadnych zmian. Mam nadzieję, że się nic nie wysypie. Że nikt nie dozna kontuzji. Dobra, expect goal. 3 do 0,50 do 3. No ale patrzcie, teraz po tej zmianie jakoś tak mało tych akcji się zawiązuje. Nie widać za bardzo tej ofensywy takiej mega. Oni mają słaby zespół 48. Sarniaki 0,54. Cześć, Sarniaku. Nie, tego się nie da odwrócić już. O dziwo, po zmianie taktyki na ofensywną, niestety nie ma sytuacji w ogóle. Także tak jakby ta zachowawcza taktyka była lepsza. No dobra, spoko, przyjmuję, ale młodzi sobie pograli. I to mi się podoba. Młodzi sobie pograli. I jest. 0-4, 3 punkty. Dobrze, trzeba się odbić, przynajmniej na słabych zespołach. Kolejne 2 punkty zadowolenia. Cieszę się z wyniku, oczywiście. Bardzo ładnie. Czy coś zmieniło? Nie, to nie mogło nic zmienić, ale dogoniłem 100 mil Olsztyn, który przegrał. I tylko 2 punkty mi brakuje do 100 mila Olsztyn, a w dół to w ogóle przepaść. 11 punktów do Polonii Bytom. Także Polonia mnie nie dogoni, raczej. Tym bardziej, że Polonia przegrywa. 18 zespołów, dobrze mówiłem. W drugiej lidze. Ale tylko już 2 punkty brakuje mi do 100 mila Olsztyn. A zaraz zobaczymy sobie kalendarz. 3 punkty dla klubu Pogoń Siedlce. Tak. O dziwo, nie, a jest jeden. O dziwo, Krystian Miś jest zawodnikiem tygodnia. Co do napastników, najwięcej goli ma Damian Nowak z mojego zespołu. I tutaj najlepsi strzelcy jest na drugiej pozycji. W rezerwach Zagłębia grają młodzi piłkarze Akademii. Nie, no to Marcin, no to wiadomo, nie, to. Ja się tylko śmieję, no ale. Damian Nowak. O, panie, on dostał już pierwszą niebieską gwiazdkę. O, to figura już. To już figura, no i 3 punkty menedżerskie dla mnie. Junior Bronisław Olkowski. Dostał jedną gwiazdeczkę. Z U19 Bronisław Olkowski. No fajnie, no te, strona graficzna tego menadżera mi się podoba. Rozwój zawodników mi się podoba. Całkiem fajny naprawdę menadżer. Oczywiście nie pobije. On fajnie wygrywa stroną graficzną. Ten menadżer w stosunku do Football Managera 2024. Według mnie. Teraz tak. Aktualnie zadanie zarządu. Podnieść ocenę 11 najlepszych zawodników o 10 punktów. Postęp 17. Na to mam 344 dni. Dobra. Tu się nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło. Cały czas kontuzje są. Bramkarz kontuzjowany. Z kim zagram? Z Jastrzębiem na 9 pozycji. No, jak tu zagrać? Chyba z defensywnym pomocnikiem zagramy na początku. Styl gry. Posiadanie piłki. Może teraz potrenujemy to. Potrenujemy to. Mam 129 tysięcy euro. Słabo. Wyślij zawodnika. Jakub Burek nie, ale myślę, że Damiana Nowaka wyślemy.
I wydarzenie charytatywne, jak najbardziej. Marcin skazany jest żartować. No pewnie. Jeszcze kalendarz chciałem zobaczyć, ile tych rozgrywek mi, słuchajcie, została. Został mi tak, GKS Jastrzębie, później będę grał z Chojniczanką, oj to będzie ciężko. Z Wisłą Puławy w kwietniu, w maju i ostatnie. Nie, nie, i to już będzie koniec. Krystian Markowiecki, 10 złotych. Dzień dobry, Siema Fansim, Krystianie. pozdrawiam szeroko uśmiechnięta N twarz o roześmiałych siema, oczach. Krystian, siema, Krystian. Bardzo ci dziękuję za wsparcie. Dzięki. Dzięki wielkie. Krystian, ty chyba pierwszy raz u mnie w ogóle zostawiłeś cokolwiek. Bo tak nie kojarzę cię w ogóle, ale dziękuję ci bardzo, no. Jest to miłe dla mnie. Dobra, no to co? Moi drodzy, no to kurde, ja pierdzielę. No, żeby się odbić z tej 13 pozycji, to mi zostały raz, dwa, trzy mecze? Trzy mecze mi zostały. Dokładnie trzy mecze. Jo, to chyba w tym odcinku to skończymy ten sezon. Szybko, powiem wam, poszło. Szybko się ten sezony tutaj gra. Dobra. Z Jastrzębiem. No niech będzie. Niech będzie. Te podania widzę, że tutaj słabo idą. Podawanie może. Na podawanie pójdziemy. Bo podania są dosyć słabo rozwinięte. Tak, Krystian, pierwszy. To ja się jeszcze raz bardzo dziękuję. Burzliwe spotkanie kryzysowe klubu Radunia Stężyca. Uuu, tam na górze to tam, wiecie, im wyżej jest się, tym większe ciśnienie. Im jesteś niżej, tym mniejsze oczekiwania. Wiadomo, zarząd klubu zawsze ma jakieś oczekiwania co do prowadzenia i wyników. Ale jak się jest wysoko w tabeli, no to tam te oczekiwania to już są w ogóle mega. Champions League w półfinale. Manchester City wygrywa z Atletico Madrid i Real Sociedad wygrywa z Paris Saint-Germain. Niespodzianka, niespodzianka. Niespodzianka. No ja myślę, że Manchester City wygra całą Champions League. Z tego co tutaj widzę. Ale wiadomo, to tylko piłka. Punkty menadżerskie dostajemy, a w Europe League, czyli Liga Europy, Borussia wygrywa z AS Romą i Betis z tureckim Galatasaray. No i ja bym tu stawiał na, kurczę, słuchajcie, Hiszpania, Niemcy. Chyba na Borussię bym postawił. Chyba bym postawił na Borussię, jeśli chodzi o Ligę Europy. Że wygra, nie? Kuźwa, Damian Nowak odniósł kontuzję na treningu. 14 dni, zpęknięcie kości nosowej. No, żeż, patrzcie, dostał przed chwilą notę wyższą, dostał pierwszą niebieską gwiazdkę, powyżej 5 notek, kuźwa i znowu mam go niedostępnego. No czy to już jest... Ja wiem, wchodzą jakieś patrze, ale tych kontuzji to chyba za dużo jest. No żeż ludzie kochani, jak mnie to denerwuje, znowu muszę szukać zastępcę za Damiana Nowaka. Wejdzie Demianiuk. No dobra, niech on zagra ten mecz, bo on jest tam, strzela jakieś gole. Już widzę, że się zregenerował chłopak. Po barach już chyba nie chodzi. 2 miesiące siedział, kurna. Się zregenerował. I to takiego stopnia, że chłopaki, którzy grają, się zregenerowali lepiej od niego. Czy ja za jego mogę kogoś Łydkowskiego? No to niech zagra Jakub Senior. On tutaj na tej pozycji lepiej gra. Kogo my tu możemy jeszcze dać? No nie za bardzo, nie za bardzo. Burek. Jest Burek! Jest Burek, dobra. Wraca, to Kowynie. Kowynie damy za. Za kogo? Łydkowski, no nie. Dawid Taburkę. No może za Dawida Burkę. Dobra, to będzie zmiana. Ale on widzę, że jest. No dobra, musisz grać, stary. Jakub Burek musisz zagrać. Cezary Demianiuk. 4-9, 4-9.
No niech tak zostanie. Tak zagramy z Jastrzębiem. Kurde, jest porówno 46-45. Lepszą obronę mam. Oni mają lepszą pomoc. Kurde, może być ciężko. Ale zagramy na bezpieczną, zachowawczą grę, neutralnie, tak. Posiadanie piłki, nie zagramy na posiadanie, zagramy tak. Dobra. Zagramy tak, w ten sposób zagramy. Symulowanie fauli nawet jest. Kamil Bednosz. Zagramy na Kamila Bednoża tutaj jeszcze. Kamil Bednosz. Jest taki osobnik. Cezary Damianiuk. Dobra. Brakuje mi tu już punktów taktycznych. Jest coś. Dobra, trzeba wykorzystać. Gramy. Mecz u siebie. 32. runda. GKS Jastrzębie. No proszę. Trzecia minuta. Krystian Miś dośrodkowuje. I Damianiuk. Panie. Nad poprzeczką. Prawie metr. John. Fajny menadżer. Szkoda tylko, że tak łatwo nie można wybrać ulubionego zespołu. To znaczy John? Jakiego? Można wybrać. John. Można wybrać zespół. Ja chciałem zagrać od drugiej ligi. Piąć się do góry, nie? O, jak ładnie piętką. Kamil Włodyka. Chciałbym grać takimi... O Jezus, coś ty zrobił. Jakub Senior jest defensywnym pomocnikiem. Ja się dziwię, co on tam w ogóle robił przed polem karnym. No i teraz to się może nam zemścić. Jest. Tomasz Lewandowski powstrzymuje ten atak. Całe szczęście. Expect goal po mojej stronie. 0,9 do 0 na razie. Rzut wolny, Derlatka. Wrzutka. Oj. Lewandowski, coś ty zrobił. No ale trzeci strzał na bramkę był. 1,40 expect goal. Cały czas jest do zera. Także rośnie powoli, ale rośnie. No i znowu sytuacja będzie po mojej stronie. Ładnie, przejęcie. Damianiuk do środka. Teraz szansa. Kuźwa mać. Damian Szyprutowski nie strzela tego gola. Witam cię, Kamilu. Już się witałeś wcześniej. Jeszcze raz dzień dobry. Dobra, po mojej stronie akcja. Tym razem. Znowu. Yo, dobrze, strzał był dobry, ale mają bramkarza z jedną gwiazdką. Mają dobrego bramkarza, 5 i 4. Kurde, takiego to ja bym chciał mieć, bramkarza. Powiem szczerze. 39. minuta, 3... expect goal, 3 do 0. No i co z tego, jak mam 0-0? Tu się wynik liczy. Za to się punkty dostaje. Nie za ogólną ocenę. Nie za expect goal. No i pierwsza połowa 0-0. Ja myślę, że tutaj nic nie ma co zmieniać. Damianiuk jeszcze zipie jakoś. Daje radę. Więc specjalnie bym nie zmieniał go. I tak byśmy zagrali... na posiadanie piłki. No boję się tutaj zaryzykować. No może na posiadanie piłki. Skupmy się na grze. Dobra. Zobaczymy. Ponieważ moi zawodnicy zaczęli to trenować, więc no może się... Może to akurat przyniesie jakieś rezultaty. Może walcz o piłkę, boję się żółty kartek. Damianiuk już ma żółtą kartkę.
19 minuta. Ale przestały pojawiać się, moi drodzy, strzały. No i właśnie. I Jastrzębie teraz będzie miało szansę i niestety... No, widzieliście to? Kuźwa. Wszedł se chłop w dribbling. Bramkarz stoi. A on sobie strzela gola. Środkowy obrońca nawet nie zasymulował... Nie zblokował tej piłki. Ja przegrywam 0 do 1, gdzie expect goal było 3-0 po mojej stronie. What? Co tu się dzieje? No, wyrównanie, 1-1, Jakub Senior zrehabilitował się, ale ja nie wiem, co tu defensywny pomocnik robi. No, widzisz, John, to jest menadżer, tutaj tego nie do końca przewidzisz. Ale jest 1-1 przynajmniej, jest wyrównanie. No i jest szansa na dokończenie tego meczu może jakoś pozytywnie, zobaczymy. Krystian Miś, lewa strona. Gołębiewski. Dobrze. Oj, kurde, nie udało się. Niestety atak. Znowu Jastrzębie atakuje. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Uff! Ależ ładnie szczupakiem wszedł. Widzieliście? Główka była, ale na szczęście chybił. Co tu się wydarzy? Derlatka. Derletka przez E. Jest! Damian Szyprutowski, lewy napastnik, dobrze. Jest, słuchajcie, bramka z bańki. Też ładnie. Już myślałem, że on to broni. Ale jest 2 do 1. Kontratak GKS-u. Jastrzębie, ależ wrzutkę wrzucił. Pięknie, no i niestety może to wykorzystać. Michał Bednarski, jak się zachowa jako Burek? Gówno się zachowa, niestety. 2-2. Szybka odpowiedź Jastrzębia, ale nie rezygnujemy. 73 minuta. No ładnie, przerzucił go. Przerzucił go nad głową. Tak, piłkę przerzucił nad głową. No dobrze zrobił, no. Ryzyk fizyk, ale przerzucił, udało się. No i co? Ma, jak Jastrzębie ma 2 celne strzały i 2 wykorzystane. Ja mam 5 strzałów celnych i 0. Zmiany będą. Gołębiewskiego. Widzę, że już Gołębiewski jest do zmiany. Więc będzie Bartosz Wincenciak. Lewandowski zejdzie. Wejdzie Łytkowski. Jakub Burek Dramat. Cezary Damianiuk też zejdzie. Wejdzie Babor. No i mam jeszcze 2 zmiany. Sprawność 49. Pyrdoł 5-0. Misiak, Mamiś. Dobra, nie, tu nie zmienimy. Posiadanie piłki. Wiecie co, ja chyba... Bez bitwy nie ma zwycięstwa. Trudno, najwyżej posypią się żółte kartki. Jedziemy. Osiemdziesiąta druga minuta. Expect goal. 3,90 do 1,7. Dobra, jest szansa. Jest szansa. Kamil Włodyka, lewa strona. Dobra, Jakub Senior. Odegranie? Oż, kurde, ale ładnie wyjął tą piłkę. No właśnie, John. Trzeba wygrać. Mecz trzeba wygrać. Piotr Pyrdół dośrodkowuje. Oj, piłka zostaje wybita. Też mają dobrych zawodników, widzę. W Jastrzębiu. No ale u mnie expect goal poszedł do góry. No ale Jezus Maria, Jastrzębie! Wyjął! Jezus, Jakub Burek uratował sytuację. Ale wiecie co, muszę bramkarza zmienić. Już widzę, że w przyszłym sezonie muszę postawić na dobrego bramkarza. On tu naprawdę dużo rzeczy czyści. Jeszcze ostatnie szanse, ostatnie szanse. Damian Babor, ja pierdzielę, młody, młody Damian Babor, ma 17 czy 18 lat, strzela bardzo ważną bramkę na koniec spotkania. Na 3 do 2.
na 3-2 strzela bramkę bardzo ważną i chyba się już nic nie zmieni. Tak, 3 punkty z Jastrzębiem, która jest na pozycji 9. Udało mi się 3 punkty uzyskać. Super, ja pierdzielę. Młodziutki, słuchajcie, ten Damian Babor, on ma, to jest młody zawodnik, 17-letni zawodnik, słuchajcie, 17-letni zawodnik. Co to jest to? Że to jest zmiennik, okej. Okay. Taki wicher ma, taki wir w zasadzie. Tornado. No i co, słuchajcie, 4,70 do 2 było, a ja tylko 3,2. W statystykach miałem 7 celnych strzałów na bramkę. Oni mieli tylko 3 i wykorzystali 2. Mega skuteczność po ich stronie, no ale przegrali. Przegrali spotkanie. I rzutem na taśmę, tak. Jak chodzi o statystykę? Wisła Puławy remisuje i ja po 2 zwycięstwach cały czas utrzymuję różnicę tylko 2 punktów do nich. 3 punkty dla Kuby Pogoń Sielce. Bardzo dobrze, cieszę się niezmiernie z tego zwycięstwa. Hubert Derlatka, 5. raz w drużynie tygodnia. Drużynie tygodnia, idą statystyki delikatnie do góry. Kontrataki idą też do góry. John, w następnym sezonie nie, może nie ograniczaj wyszukiwać w tych najmłodszych zawodnikach, może starsi będą tańsi z większym doświadczeniem. No, John, to jest bardzo dobry pomysł, nie? Żeby nie iść tylko w młodzież, która się będzie rozwijała, ale to rozwijanie będzie trwało 2 sezony. Tomasz Mamiś, 5. punkt, 4-4. Super. Bardzo dobrze. Idziemy w rozwój zawodników. Tak, wykończenie akcji. Może być. No to może jednak... Może na kontratak się nastawię. Bo gram z trzecią chojniczanką. Ona jest, pamiętam, upierdliwa, bo już z nią grałem. Upierdliwa. Ona jest ciężka do przejścia. Więc będzie bardzo ciężko z nią wygrać. Zremisować będzie ciężko. No dobra. To idziemy dalej. Co ja tu mogę zrobić? Nie, kasy nie mam, nie ma co inwestować. Burakins. 151 dni. Dramat. Damian Nowak. Diagnoza. Pęknięcie kości nosowej. 12 dni. Ja nie wiem, czy on w ogóle na jakiś mecz się załapie, Damian Nowak. Może na ostatni. Igor Szostek. Ernest Dzięcioł. No i trzech zawodników młodocianych. Znaczy, nie no, U19 to nie młodociany. Michał Wróblewski, Jolando Murawski. Kurczę, słabo to wygląda. Co zrobić? No co zrobić? Tak zagramy sobie. Kontrataki. No. Chciałbym dzisiaj na odcinku, powiem wam, bo szkoda to zostawiać te 2-3 mecze na kolejny. Na kolejnym to już sobie zacznę nowy sezon. Chciałbym tutaj już dokończyć ten... No tam ile mi 2 mecze zostały? Zobaczymy sobie bramkę miesiąca. 2-3 mecze mi zostały do rozegrania. Dokładnie tego sezonu. No robię to w formie live'u, żeby to po prostu pchnąć do przodu. Bo wiecie, to jest druga liga, więc żeby to jakoś wyglądało. Ruch Chorzów, słuchajcie, Łukasz Moneta strzela bramkę miesiąca, zobaczymy sobie ją. Ale petarda! Bramkarz to tylko rękę wystawił. Debiutant miesiąca. Wszystko ze skry Częstochowy. Wiecie co? Ale ten mi się podoba. Wiecie co? Ale ja bym tego chłopaka... 23-latka... Ja bym był nim zainteresowany. Ja bym był nim zainteresowany.
Ale nie mam do niego żadnej interakcji, niestety. Nie mogę nawet zlecić scoutingowi. Wojciech Hajda. Defensywny pomocnik, środkowy pomocnik. Fajny jest zawodnik, naprawdę mi się podoba. Ale nie mogę nic z nim zrobić. 300 tysięcy euro. No z tego poziomu się nie da. Skaleczenie głowy. Dany bobor z klubu pogodził się z utratą 2 tygodni. No on nie strzelił tą ważną bramkę. Znowu kontuzja. Champions League. Słuchajcie. Manchester City. A, bo to druga rewanżowa runda. Wygrywa i przechodzi. I Paris Saint-Germain. Wygrywa 0-5. O dziwo. I też przechodzi. No to tutaj Manchester City, Paris Saint. No to chyba Paris Saint-Germain. Tak mi się wydaje. Borussia i Real. Betis też wygrywa, więc ja bym na Borussię stawiał. Zbliżamy się do Chojnic. Znaczy Chojnice przyjeżdżają do mnie. John, w większości przypadków w Realu kontrakty kończą się na koniec sezonu. Może szukaj tych, którzy niedługo będą bez umowy, bo nie płacisz innemu klubowi za kupno tych zawodników. Racja. Zaraz zrobimy sobie scouting szybki. Zaraz zrobimy sobie. I jak my... Też tak zagram. Też tak zagram. Tu wejdzie sobie Mamiś. 3-9. Właśnie ten Mamiś to jest stary zawodnik, czy nie? Chyba młody. 21 lat ma, no. Kamil Włodyka odpoczywa. Chociaż może go dać. Nie. Tak, chyba niech zostanie. Ten Wincenciak fajnie się rozwija. 21-letni zawodnik. No. 250 tysięcy euro już kosztuje. Cezary Damianiuk. No niech on zagra, no. Tak, zagramy z nimi. Bezpieczną, pogodaną, zachowawczą grę. Neutralnie. Skrzydłem prawym. Adrian Edmundson. Oj kurde, dobrych zawodników mają. Dobrego bramkarza. Dobrego środkowego. O Jezu, defensywny pomocnik. Oni mają wszędzie dobrze. Ładnie mają zbalansowany zespół. Kurde. Naprawdę. Adrian Edmundson. Na niego trzeba zagrać. I co mi tu zostaje? Zostaje mi tylko gniew. Z gniewu nie mam nic, niestety. No to gramy. Co będzie, to będzie. Jak to mówią. Co będzie, to będzie. Statystyki. Będzie widać, co się będzie działo. Ale John, ty masz rację. Zaraz będę szukał. Po tym meczu będę szukał. Może kontrakty się już będą powoli komuś kończyły.
Kurde, u mnie widzę, że piętą achillesową jest jednak bramkarz też, nie? Bramkarz jest ważny bardzo tutaj w menadżerze piłkarskim, bo on po prostu naprawdę jest w stanie wygrać mecz, albo przynajmniej nie przegrać meczu, o może tak. 19 stopni Celsjusza, 5 maja, chojniczanka, chojnica do mnie przyjechała. Mają 64 poziom drużyny, mam 60. Także jednak różnica jest po ich stronie. Starcia o piłkę. Ale pierwszy strzał po mojej stronie się odbył. I Pogoń Siedlce. Będzie przejmował Lewandowski do środka. Demianiuk. O, jaka obrótka była. Nie wiem, czy to widzieliście. Ja pierdolę. Jaki gol. Jak się obrócił. I jeszcze strzelił gola. W szoku jestem. Aha, chojnice się zdenerwowały. Jestem wrzu... Ale pierdolno gola. Nie wiem, czy to widzieliście. Z woleja takiego. 1-1. Wow! W szoku jestem. Ależ mecz, cicho. Jakub Senior. Gołębiewski. Ła! Ja pierdzielę. Kamil, to ty tam się zajmij chrzcinami dzisiaj, a nie... Jest gol! Cezary Demianiuk, druga bramka. Ja pierdzielę, ja go nie chciałem wystawiać. Miałem na niego focha, bo on po barach mi łaził. Pijak jeden, ale wrócił do formy. Wrócił do formy i zaczyna strzelać bramki pod nieobecność Damiana Nowaka. 2-1, ale znowu chojnice nie dają za wygraną. Ale kuźwa, samobój, Maciej Dams odbiła się od nogi i 2-2. Kurczę, żeż no, co tu się dzieje w tym meczu? 0,81-0,40. Więcej strzałów oddaje, ale to dobrze, tak trzymać. Trzeba analizować na bieżąco. Ależ ładnie podanie! Jakie tutaj akcje idą, Damianiuk! Jaki wślizg w ogóle nogą. Chybił, ale piękna akcja. Jaki mecz! No ale to na szczycie jest, słuchajcie. Znaczy, na szczycie w sensie chojniczanka, no, gra... Jakie tu są akcje? Nie takie jakieś takie sztampowe, że pyk, tylko wślizgi jakieś z obrotu. No to, co zrobił Damianiuk, to w szoku jestem. W szoku. Przydatność 1,5, no dzisiaj naprawdę. Maciej Dams, no stara się, od nogi się odbiło, wpadło. Samobój strzelił. Czerwona piłeczka się pojawiła tutaj, w tym miejscu. Tak John, ale wiesz, dokładnie, masz rację. Tak trzeba zagrać dalej. Bo idzie nieźle. Patrzę jeszcze tylko na Damianiku. No schodzi mu to szybciej trochę. Nie, ja wiem, tak samo mu schodzi. On był po kontuzji, nie mógł się w ogóle, chodził mi po barach i pijak jeden. Ale ładnie gra. No teraz dzisiaj muszę go pochwalić, bo naprawdę gra Damianiuk ładnie. Ja go troszkę tak spuszczałem, żeby go nie wystawiać, ale nie mam wyjścia, musi grać teraz. Hubert Derlatka. No, niewiele brakowało. Gołębiewski się pomylił, ale dobrze, że są ataki, dobrze, że są strzały. Cieszę się to bardzo i expect goal widzę, że się zgadza, no ale chojniczanka, mówię, cały czas ciśnie. Idzie na wynik. O, jak mi zielone ma te, zielone adidasy. Łuźwa, no właśnie. Wojciech Szumila strzela trzeciego gola dla chojniczanki. Ja patrzę, u mnie też mają zielone. Gwiazdy. I nawet fioletowe mają. Ładna bramka, no. Chyba po rękach nawet bramkarza. No ale niestety. Niestety. Oni mają lepszy skład drużyny mają. Po prostu tak ogólny. Pomimo tego, że jednak mi ten expect goal tu pasuje. Jest kontuzja. Lewandowski jest kontuzja. Wejdzie Łytkowski za niego. Tutaj akurat mam na tą pozycję podrażnienie adduktora ma.
Czy jeszcze kogoś tu zmienić? No, Gołębiewskiego bym zmienił. Będzie Wincenciak. No, tego Dampca, ale on ma dobre parametry. Nie chciałbym obniżać wartości zespołu. Dobra, tak zostawimy. 68 minuta. Ale jeszcze jest szansa. No może na 3-3. Zobaczymy. Pyrdł. Do środka. Jest. Bardzo ładnie. Damian Szyprutowski. No napastnik to musi takie sytuacje wykorzystywać. Bardzo ładna akcja. Do środka ładnie zgrana. Przed pole karne. Z pierwszej piłki. Damian Szyprutowski lewą nogą trafia i wyrównuje do 3-3. To jeszcze nie koniec meczu. To jeszcze jest szansa. Jest 2-15 expect goal. Do 0,6, więc no w pewnym momencie nawet się wyrównało, ale idzie dobrze, więc no 5 strzałów oddanych, jeszcze parę minut i Wincenciak niestety musi zejść, mam jeszcze zmianę, wejdzie Przemysław Misiak, kolejny kontuzjowany, co tu się dzieje pod koniec sezonu, jeszcze jest kontratak. Ja trochę trenowałem te kontrataki tutaj w zespole. Obrócił się. I gol! Cezary Damianiuk. Cezary Damianiuk. A ja tak na niego psy wieszałem. A on mi tu strzela może i najważniejszą bramkę tego meczu. Zaraz zobaczymy. 4-3. Tak, chyba tak. Tak. Słuchajcie, tak, to on mi strzela najważniejszą bramkę. No, Damianiuk odzyskał w moich oczach. Damianiuk odzyskał w moich oczach. On ma 29 lat bodajże, ale odzyskał w moich oczach. Wygrywa mi mecz, wygrywa mi 3 punkty i to mogą być bardzo ważne punkty. Koniec meczu, gwizdek sędziego. On niestety miałem też tutaj nieprzyjemne sytuacje odnośnie kontuzji meczowych. Jest, moi drodzy, awans. Jedną pozycję do góry. Na pozycję 12. Mając 47 punktów. No i powiem szczerze, mam bardzo fajnie, bo jeżeli teraz wygram jeszcze jeden mecz, zobaczcie w tabeli, co się dzieje. 49, 49, 49, 49. Jest szansa bardzo wysoko wskoczyć. Ale trzeba wygrać. Naprawdę jest szansa wskoczyć z tej pozycji tu gdzieś na te między 8 a 11. Koniec sezonu będzie dla mnie... Normalnie to właśnie walka u mnie się zaczyna pod koniec teraz sezonu. Cezary Damianiuk. Zawodnikiem tygodnia. Naprawdę... Naprawdę chapeau za ten mecz. To powiem szczerze, wszystkie rzeczy złe, co na niego mówiłem tutaj, no nie wszystkie, bo on się opierdalał się mocno, ale tak, trafił chłop w formę w tym meczu, więc cieszę się bardzo. I ja go, wiecie co, on ma ile? On ma 31 lat, nie 27. On ma 31. No ale dobra, jest na liście transferowej. Drużyna rezerw, Igor Szostak, jeden gwiazdeczkę wyżej. John, co za piękny mecz. No widzisz, no naprawdę, taki niby jest menadżer piłkarski, a może przynieść frajdy. No po prostu może przynieść frajdy. Ja wiem, że to jest niszowy temat i niewiele osób się tym interesuje, ale mi się podoba. Z kim ja teraz zagram? Kalendarz. Ostatni mecz. Ostatni mecz. Słuchajcie, to będzie mecz, który może mi dać 4 pozycje w lidze drugiej, wyżej. Wygrałem ostatnie 3 mecze, więc muszę z Wisłą wygrać. Wisła, Puławy. Do Puław jedziemy. Puławy, czyli tamte Azoty chyba. I trzeba z nimi zagrać. Właśnie, którzy oni są w tabeli? Gdzie tu mamy tabelę? Tabela. Gdzie tu jest tabela ligowa? Nie pamiętam. Tu jest moja młodzież, to nie organizacje.
Gdzieś tu była ta tabelka. Asystencie, statystyki. Tu będzie tabela. Po tych sobie wyciągnąłem. O. Tabela. Pogoń 12. Wisła Płock. No, Wisła Puławy. Ona jest ósma. Ona jest ósma. Czy to nie będzie słaby zespół? Czyli to nie będzie słaby zespół. To będzie zespół ze środka tabeli, czyli taki przeciętny. No ale wygrałem z Chojnicą. No i Kotwica będzie, Kotwica Kołobrzeg będzie pierwsza w drugiej lidze. Drugiej lidze. 70 punktów ma, no to już jest nie... To Hutnik już jej nie dogoni. No to Kotwica przechodzi wyżej. Teraz tak, transfer i scouting, to co mi tutaj John mi zalecał, żeby sobie zobaczyć. Sprawdzamy sobie kontrakty bramkarza. Zawodnicy, których kontrakty kończą się przed końcem sezonu. Niemcy 3-6. Wiesz co, słabo, lipa. Aha, może ja dlatego, że sobie bardziej doświadczonych zawodników. Do 30 lat sobie zobaczmy. Ustawię sobie poziom. 4-9. 5-1. 30-letni Szkot. 4-9, 4-6. 4-6, 5-2, 5-4-5. 4-6, 4-9. Duńczyk Aleksander Nybo. -3.9. Odejewski Adrian. No nie, ja będę szukał coś pod 5, nie? Tutaj byli tacy, no byli tacy. 4.9, 29-letni. 5.1. Jack Hamilton. Myślicie, żeby go ściągnąć? On wartość rynkowa 150 tysięcy. Rozmowy kontraktowe. Ciekawy, czy on będzie chciał w ogóle rozmawiać z moim zespołem z drugiej ligi. To jest raz. Jeszcze bym szukał środkowego obrońcy. Interesują mnie jego umiejętności. 4,5. Ale nikt nie ma w okolicach 5. Słabo. Dobra, zobaczymy sobie napastnika. 3,6, 4,5. Słabo, lipa. Ja wiem, dlaczego nie mają kontraktu, bo są słabi. Nie, podobno to działa tylko John na tej zasadzie, że działa jedna sekcja tylko, wiesz? Nie, dramat. Zobaczymy do wypożyczenia, nie ma nikogo. Sama lista transferowa. Bramkarz 4,5. Kogo mi tam jeszcze by brakowało? Gdzieś na środek pozycja. Bramkarze. Lewy środkowy obrońca 4,3, 4,8. Ja szukam kogoś, mówię, coś co by było powyżej. No to temu już zaproponowałem. Coś co by było powyżej 5. Ale wszystko widzicie, co tu się dzieje. Nawet doświadczeni zawodnicy mają zazwyczaj do 4-9. Ja bym szukał coś.
powyżej piątki. No ale nie mają. 3, 4, 3, 6, 3, 5. Tak szybko przelatuje przez tych zawodników. Ale tu naprawdę jest lipa. Jest lipa. No nie ma z kim gadać. To po pierwsze. Po drugie, zobaczmy na moich tutaj. Mam U19 Świderski Benedykt 3-2 z U17. Grabowski Jacenty 2-9. No, 17-latek 2-9. Młodzież z Legii Warszawa. Albo ze Stali Mielec, to bardziej... Dobra, umów spotkanie. Podbierz juniora. Podbierz juniora. Dobre. Zagram z Wisłą Puławy. Oni mają kuźwa 47, ja mam 45. Zrobiłby różnicę Burak. Wypadł mi... Wejdzie Kamil Włodyka za niego. Co tu się dzieje? Nie mogę? A co tu się dzieje? Dlaczego ja nie mogę? Czemu ten Wincenciak tu nie chce zejść? Ale jaja. Dobra, dam im odpocząć, może tak. Jak tu ustawić? Może na podania. Siemka, Janek. Uwaga, Jack Hamilton. No jest. Jakie on chce pensje? 100 tysięcy euro. Słuchajcie, bramkarz, Szkot. Spróbujemy ponegocjować. Myślę, że są jakieś szanse na negocjacje. Na 74 tysiące. Opłata za podpis, premia. Ponegocjujemy z typkiem. 74 tysiące. To jeszcze ponegocjujemy. 76 tysięcy, dobra. Podpisuję kontrakt z bramkarzem, który ma wartość 5 i 1. 135 tysięcy. Ponegocjujemy, nie? 115 i ile się udało? 114 tysięcy. Dobra, przyjmujemy kontrakt. Damian Czyprutowski gra swój ostatni mecz ligowy u siebie. Serdecznie pożegnanie w klubie Pogoń Siedlce od współpracowników, czyli on będzie przychodził. Szyprutowski. Dobra, no to jest... No, grał całkiem spoko. No, nie był bardzo wyróżniającym się zawodnikiem, ale jest nieźle. Podbierz juniora. Mam juniora, ale kurwa dobry jest. Tego bym podebrał. Albo jakiegoś młodziaszka. Prawy, środkowy obrońca. Tego bym wziął. Janek, wiesz co, to są dwa menadżery piłkarskie, ale każdy jest w innym charakterze. Ten jest taki bardziej graficzny, szybszy, ładniejszy dla oka. Tamten jest taki bardziej tabelkowy, excelowy, tam się trzeba... trudniejszy, znacznie trudniejszy Football Manager. I wiele rzeczy nie kumam w Football Managerze. Tam są bardzo zaawansowane różne tam tak, mechaniki gry. A tutaj łatwiejsze to wszystko jest, wiesz? I przejrzyste, i tutaj mi się to podoba, że jest strona graficzna bardzo ładna. Dobra. Przygotowujemy się do meczu wyjazdowego ostatniego z Wisłą Puławy. Ja myślałem, że Wisła Puławy będzie niżej w tabeli, ale nie jest. Ale niestety nie jest i dlatego trzeba będzie zagrać tak jak...
jak mamy tutaj do dyspozycji. No nic więcej tu nie wymyślę. Jeszcze jest opcja, jakbym zagrał na środkowego pomocnika i wszedłby Kamil Futyka. I dać troszeczkę wyższy poziom, nie? O, może coś takiego, nie? Ale Cezary Damianiuk musi zagrać. Damian Nowak wraca do gry. Super, zajebista forma. O, ale on jest słabiutki. Oj, 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 oj. 5,5. Cezary Damianiuk gra na środkowego napastnika. Damian Nowak 5,5. Damian Szyprutowski też wejdzie sobie za tego Walczeka Golfryda. On ma 34 lata. Słuchajcie, ten Szyprutowski, on ma 34 lata. Właśnie próbuję zobaczyć, gdzie on będzie przechodził. Ma trudny charakter. Kariera. Ale tu nic więcej nie ma niestety na jego temat. John, nie no, Damian Nowak mi przyszedł, nie? Z kontuzji, więc muszę go wykorzystać. Jakub Senior też tu musi wejść, musi gdzieś znaleźć swoje miejsce. Za Okusami wejdzie, dobra. Jeszcze zobaczę, czy za Łytkowskiego tutaj. Nie, 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 nie. Tutaj za środkowego obrońcy będzie słabo. Derlatka 4-1. A za Gołębiskiego też nie ma kogo. Czyli na trzech środkowych pomocników, jednego ofensywnego, dwóch napastników. Także niby zachowawczo, ale z potencjałem na granie. Tutaj granie środkiem. Skrzydło mi odpada, to skrzydło mi też odpada, tutaj 3%, tu 7%, tu 92%. Kontrataki weź zwiększymy. Inne zwiększymy, dobra. I tak trzeba grać na niskie dośrodkowania. Pięknie, no dobra. Jest jakiś słaby punkt, no powiedzmy, że Radosław Seweryś. Jest szansa, słuchajcie, jest szansa jakaś tam, ale jest. Seweryś jest, Seweryś. Kamil Łytkowski, Miś, Lidymianiuk i Gniewu nie mam, czy mam? Nie mam. Niestety nie mam, trudno. Gramy! Ostatni mecz drugiej ligi. 19 stopni 12 maja. 34 kolejka drugiej ligi. Mecz wyjazdowy. Ja pierdziel, boję się. boję się tego meczu. Bo naprawdę, ale ładny strzał i ładny chwyt. Ładny strzał, ładny chwyt. No i niestety Wisła Puławy. Co tu się wydarzy? O Jezus, coś ty zrobił! Ale dobrze, ja pierdzielę, Jakub Burek ratuje sytuację. 0-0. Kuźwa, rzut rożny. Po ziemi. Na szczęście, widzieliście, kamera jakoś tak dziwnie przeskoczyła, ale już wróciła. Na szczęście 0-0. Jako Gołębiewski, do tyłu, Damc, długa piłka, na środka. Jej, niestety, pudłował Damian Nowak. Środkowy napastnik, kurde, on jest wypożyczony, trzeba będzie go zwrócić. Ale ładnie zyskał, Piotr Pyrdł 5-0, Damc 5-1. Także ocena drużyny jest o 2 wyżej niż Wisły Puławy. Rzut wolny, Piotr Pyrdł. Jest brameczka ze stałego fragmentu. Druga bramka. Gdyby nie Burek, to tamten miałby bicie. No miałby Janek, miałby. Miałby bicie.
No i moi drodzy, wygrywam na razie na nie swoim terenie. Expect goal mam co prawda niższy niż Wisła Puławy, ale wygrywam na razie. Oni mają wyższy, ja mam niższy. Ale nie zawsze expect goal wygrywa. Kontratak mojego zespołu. Radosław Gołębiewski. Długa laga. Długa laga. Chyba dojdzie do tego. Tomasz Mamiś. To środek. Ja pierdzielę, ten bramkarz. Naprawdę dzisiaj u nich tam ratuje. Kacper. Druga już taka sytuacja. Stały fragment gry. Rożny. Tomasz Mamiś dośrodkowuje. Główeczka i znowu udany Kacper chwyt. No niestety, im więcej bramkarz nabiera udanych interwencji, tym gorzej jest mu później strzelić gola, bo on łapie formę. Po prostu łapie formę. I niestety Wisła Puławy. Kontratak. Ależ fart, bo to by była bramka. No po prostu fart, że źle strzelił. No to niedobrze, niedobrze. Ale expect goal po mojej stronie teraz. Jest szansa, żeby tu wywieźć 3 punkty. Naprawdę jest szansa. Długa bardzo laga do Damiana Nowaka. No Damian Nowak! Za słabo. Za słabo. No ich zawodnik, czyli ich bramkarz ma przydatność 1-0. Czyli im niżej, tym lepiej. Ale u mnie dobrze grałem. Po 2-2-2-2-0. Dobrze. Damc, Gołębiewski, Mamiś 2,5. Pyrdoł za brameczkę 2,5. Tylko Damian Nowak słabo, no. 40 minuta. 1-0 do 1,89. 1-0-1 do 1,89. Nie jest źle. Ale tak tych szans jest, powiem szczerze, po jednej i po drugiej stronie porówno. Wiek, sprawność. 40 Damian Nowak, kurde. Musisz jeszcze trochę zagrać. Musisz jeszcze trochę zagrać. Skupmy się na grze. Jeszcze Damian Nowak pociągnie. To jest ostatni mecz. Musisz dać z siebie wszystko. Kurde, Wisła. Stały fragment gry. Do środka. Dobrze, Jakub Urek. Dobrze. Każde złapanie piłki naprawdę tu pomaga. Także dobrze. Patrzę na sprawność mojego Nowaka. Bo będę musiał go wymienić, ale... Jeszcze chwilę. ...34% ma, 33%. Z przykrością, ale muszę go zmienić. Także będzie zmiana, słuchajcie, w moim zespole. Damian Nowak musi zejść. Będzie Damian Szyprutowski, on tutaj się czuje lepiej w tym miejscu. Tak, Cezary Damianiuk musi grać do końca. Jeśli chodzi o sprawność, ktoś jeszcze tutaj? No, Gołębiewski. Można by było go wymienić. Tutaj nie mam za bardzo na kogo. Niestety. ...49. Łytkowski. Dawid Burka wejdzie. Świeży, ale z niższą oceną. No i Krystian Miś. Kurde, no. Boję się tu wprowadzać. Zawodnik żąda wyjaśnień. Damian Nowak. Chłop, słuchajcie, 30% energii, ale on pisze, że on się dobrze czuje, nie? A gwiazda już zrobiła. Gwiazda. 5,5 gwiazda. No i niestety Wisła Puławy. Oj, 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 oj! Na szczęście pudło. Było blisko. Kurde, ich expect goal niestety idzie do góry.
muszę przetrzymać, muszę to przetrzymać. Dobra, po mojej stronie piłka. Wrzutka w pole. No i też było blisko. Szyprudowski był blisko. 31-letni chyba zawodnik, czy 34-letni. Ostatnie minuty, słuchajcie, ostatnie minuty, Kuźma, chyba będzie 3 punkty. Jest, chyba, jest. Wygrałem 0-1 z Wisłą Puławy. Może mecz nie był porywający, ale najważniejsze, że udało mi się, słuchajcie, wywieźć 3 punkty z Wisły Puławy. I w związku z tym na pewno awansuję w tabeli drugiej ligi. Zaraz się okaże, na której pozycji. I na 10. pozycję, moi drodzy. Także mówię, wdrapałem się na 10. pozycję, a tutaj walczyłem na tej 13. Myślałem, że i tak nawet wyżej wskoczę, ale i tak jest super. 50 punktów. Wisła Puławy przegrała, Skra Częstochowa przegrała, ale niestety Stomil Olsztyn wygrał. Stal Stalowa Wola też wygrała. No i tutaj dlatego też tylko i wyłącznie 10. pozycja w drugiej lidze. Tylko druga pozycja, ale 10. pozycja, ale i tak odbiłem się od pozycji 13, więc postęp był. Postęp był. Miałem być 9, jestem 10, więc tak, blisko celu. Zgadza się. Widzę, że John, kurde, tam kontrolujesz sytuację. O dziwo, dwóch zawodników w wyjściowej 11 tygodnia to Maciej Damc. On fajne tutaj ma postępy. To raz, fajne te parametry ma całkiem, no, jakiś tam mega zawodnik, ale spoko. Hubert Radka, no to taki przeciętniak mocny, że tak powiem, powiedział. Damian Nowak, 18 goli, no ale on jest wypożyczony. Zaraz zobaczymy, co tam będzie po końcu sezonu. Statystyki idą do głowy. Gratulacje, nowy rekord. Damian Nowak, 18 bramek. Junior Fryderyk Piotrowski, jedna gwiazdeczka. Nie wybrano planów rozwój zawodników, umiejętności indywidualne, jak najbardziej. Chciałbym dotrzeć, słuchajcie, do nowego sezonu. Sprawdźmy sobie zawodnicy jeszcze raz. Tutaj strzałeczkami idzie szybciej. 4-4. Patrzę też coś, czy jakiś zawodnik doszedł w międzyczasie. Prawy środkowy obrońca. Nie psuj, Dawid. Wisła Płock. Prawy środkowy obrońca. No, taki by mi się przydał. Rozmowy kontraktowe. No, 4-9, spoko. I to Polak, nie trzeba się tutaj... Chociaż Polak i Niemiec. Widzę, że mają... Niektórzy zawodnicy mają dwa obywatelstwa. No nie, tutaj żadnych innych lepszych nie ma. Zawodnicy bez kontraktu. No, czekajcie, czemu nie mogę kliknąć? 4-9. Środkowy obrońca, 29-letni Australijczyk chyba. No, jeszcze można by było z tym pogadać, o z tym. 29-letni. Okej, okay, dobra, czyli nie, jemu nie pasuje wyrwanie z otoczenia. Zaproszenie od sponsora rękawa. Dobra.
zaproszenie od sponsora stadionu na wtorek, przedłużenie powierzchni reklamowych na środę, mecz towarzyski, dobra, to będziemy tutaj organizować. Dzień dobry, Majku. Co my tutaj mamy? Negocjacje kontraktowe. Podpis. Słuchajcie, Dawid, nie psuj. A, to właśnie jest ten. Prawy środkowy obrońca. Pensja podstawowa. Spróbujemy ponegocjować. 70 tysięcy. 68 tysięcy. Zaakceptuj bieżące zapotrzebowanie. No, dobra. Jest. Zorganizuj mecz towarzyski. Gospodarze. 440 tysięcy. Wisła Płock. 15 tysięcy. Ravensburg. Ja już z nimi grałem. Brackley Town. O, tutaj jest jakiś taki 4400 euro. Nie, jestem za słaby. Dobra, z nimi zagramy sobie. 20 w piątek, 24 maja. Z angielskim zespołem. Chciałbym, słuchajcie, przejść do nowego sezonu i wtedy zakończyć dzisiejszy odcinek i już nowy odcinek zacząć z nowym, w nowym sezonie drugiej ligi oczywiście. Przedłużenie oferty kontraktowej. Płatność za rok. Można ponegocjować. 180 tysięcy. 190 tysięcy. Przyjmujemy ofertę. Fajnie, że tutaj te rozmowy kontraktowe, słuchajcie, idą naprawdę szybko. Kontuzje, Gołębiewski. 7 dni. Jestem ciekawy, czy z wypożyczenia będą zawodnicy ściągani, czy zostaną u mnie w zespole. O kilku mam takich kluczowych zawodników, którzy są z wypożyczenia w moim klubie. To nie wiem, co to jest. Relegation. Dobra. Postępy celu treningowego. Idzie ok. Jakub Burek, nowy poziom, bramkarz, 5 gwiazdek, 5 i 3, bardzo ładnie, tylko że on jest z wypożyczenia niestety. Rozwój zawodników, gra na skrzydłach, spoko. Negocjacje sponsorskie. Mecz towarzyski. Jakub Kowienia, to bramkarz, tak, 4-1. Super, osiągnął aktywny udział. Aktywny udział ma teraz, dobra. Super. Punkty menadżerskie idą. Cezary Damianik prawdopodobnie na oczach skautów. No i właśnie, teraz nie wiem, co z tym Damianiukiem zrobić. Chyba go zostawić. Cezary Damianiuk, wiecie co? Ja go chyba z tej listy Kuźwa, nie mogę teraz? O! No nie wiem, cały czas jest ten stryczek elektryczek. Gołębiewski Radosław, wejdziesz za okusami, Jakub. No chyba tak.
Nie, tutaj jakiś słabszy zawodnik jest jeszcze. No dobra, no słuchajcie, mecz towarzyski jak mecz towarzyski. Ważne, żeby piłkarze troszeczkę sobie pograli, potestowali, pozdobywali. Tracę gola z angielskim zespołem Brackley Town. No to niespodzianka. To niespodzianka, a zespół słabszy ode mnie. Jakub Burek niestety... Niestety nie będzie czystego kąta. Nie będzie czystego kąta. Ale chciałbym ten odcinek, jeszcze raz mówię, dokończyć, dociągnąć. I zobaczymy, co dalej. No ale uwaga, no mój zespół teraz. No to już jest mecz lightowy, tutaj już można tylko poglądać, co oni tutaj zrobią. Powstrzymuje Aniak atak Dominik McHale. 700 osób przyszło na stadion. Ja pierdzielę, w meczu towarzyskim. Oni mają 42, ma 58. Muszę dążyć, żeby było powyżej 60. Bo inne zespoły też się będą wzmacniały w drugiej ligi. Będzie ciężko grać. A jestem ciekawy, jakie zespoły wejdą z trzeciej ligi do drugiej. No bo u mnie część zespołów odpadnie. Zobaczymy. Expect goal. Po ich stronie 0,45. U mnie jest słabo, słabo. Z takim słabym zespołem. Takie słabe noty. Jest pierwszy gol. Tomasz Mamiś z bardzo daleka. Nie wiem, ile to było, ze 30 metrów. Nie, może nie. Przesadziłem. Z 20 paru metrów. Ale wcale ten Brackley tam słabo nie gra. No właśnie, drugi gol. Z główki Morgana. Kurde, jestem w szoku. Rozluźnienie w zespole nastąpiło po takiej fantastycznej kolejce wygranych ostatnich meczy, że jestem w szoku, powiem wam. No i znowu, kurde, angielski zespół ciśnie mega, jestem... No, John, naprawdę jestem w szoku, gdzie potencjały zespołów są naprawdę, kurcze, nieporównywalne, no. Znaczy, są porównywalne, ale ja mam 60, 57 teraz, mam 57 od 41. No, Burek widzę, że ładnie łapie te piłki, Mamiś też ładnie zagrał. No tak, reszta to tak słabiunio, słabiunio. Pierwsza połowa. Dobra, nie zmieniam, nie grają. Widzę, że środkowego pomocnika dobrze by się przydało mieć jeszcze dobrego, ewentualnie defensywnego pomocnika. Bo u mnie to tak słabo z tym środkowym pomocnikiem i ewentualnie jednego na mocniejsze kluby mieć defensywnego pomocnika. No, także jakby się coś trafiło, to bym chętnie podpisał kontrakt z takim zawodnikiem. To jest mecz towarzyski, więc zaraz wpuścimy młodzież. 65. minuta. Będzie zmiana. Patrzę, kto jest młody. I niech sobie pograją. Lewa pomoc, wejdzie sobie Misiak. 20-letni lewy środkowy. Wejdzie Jakub Marcinkowski. Wejdzie sobie środkowy napastnik Jakub Bujalski. Wejdzie sobie Dawid Burka. Dawid Burka? Co tu się dzieje? Dawid Burka? Nie, to jest środkowy obrońca. Nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? O, na szczęście można cofnąć. Dobra, i jeszcze sobie wejdzie Jakub Senior. No i kto jeszcze? No i Gołębiewski sobie wejdzie. Radosław. O.
Także sporo zmian, mecz towarzyski. Rafał, wróciłeś. Już się wyspałeś? Już się wyspałeś, czy nie? Piękna bramka, no. Piękna, John, piękna. Dobra, w moim zespole sporo zmian. Niech sobie każdy tam pogra trochę. Jest jeszcze szansa na odwrócenie wyniku. Jakub Senior, nawet udane podanie. No ale kurde, bramkarz ładnie. Prosto w ręce. O dziwo, naprawdę jest zespół, poziom drużyny Brackley Town jest co ponad 10 słabszy, a expect goal mieli lepszy. Radosław. No i znowu słaby ten strzał. I bramkarz ratuje sytuację. No jeszcze stały fragment gry. 79 minuta. Znowu niecelnie. Łytkowski. Nie narzekam na lepsze spanie. Pole karne, no chyba będzie karny. Karny mamy na banku, Berderlatka. Podbił piłkę i uderzył w poprzeczkę. Ja pierdzielę, nie wykorzystał nawet karnego. Ale na szczęście nie muszę się denerwować, bo to jest tylko mecz towarzyski. Więc tutaj... I tak jestem w szoku, że tak słabo. No teraz wyrównał na 2-2. Radosław Gołębiewski. Remis. 90. minuta meczu. No i koniec. No i koniec, słuchajcie. Mamy na szczęście koniec z tego spotkania. Z remisem 2-2. Tam jeszcze inne mecze, widzę, trwają. Więc trzeba będzie poczekać do końca tych meczy towarzyskich. I idziemy dalej. Chciałbym przejść na nowy sezon. A nowy sezon zacznę sobie całkowicie już na nowym odcinku. Prawdopodobnie w środę. Jak się uda. Mam nadzieję, że się uda. Jezus, 117 minuta, 118. Tam dogrywka jakaś idzie. Dopiero skończyli. Chyba. Tak. No i dobra. Nie elegancio. Łukasz Hriciar, Słowak. 27 lat, 3 i 6. No to idź w to, no. Gra ostatni mecz ligowy. Serdeczne pożegnanie w klubie Pogoń Siedlce. Żegnamy cię, kolego. Będę cię pamiętał. Prośba transferu, Cezary Damianiuk. On jest warty, ile on jest warty? Troszkę się go, kurde, 31 lat, 4 i 9. Wartość rynkowa 260. Wiecie co, zobaczymy, co oni mi tam zaproponują. No to trenujemy. Ja proponuję, on ile, 260 tysięcy jest warty. 110 tysięcy, 78. No nie, sorry. No gdzie mi za chłopa 260 tysięcy euro, który jest warty, on mi daje 70 parę tysięcy.
Nie ma takiej opcji. Dobra, niech sobie potrenują. O, zobaczymy sobie jeszcze bramkę miesiąca. I co tutaj? GKS Katowice. Sebastian Berger. Ło, faktycznie ładnie. Widzieliście te flagi, arki? Fajnie to wygląda. Debiutant miesiąca, nie wiem dlaczego, ale cały czas ta skra Częstochowa się tu pojawia. Ten mi się podoba, kurde zawodnik, ja pierdzielę. Wojciech Hajda. Zaraz spróbuję zobaczyć. Kamil Włodyka, dobra, piąty poziom, 5-2, oj, ładnie idą. Michał Wróblewski, trzecia gwiazdeczka. Regeneracja na pewno nie. Podawanie, może podawanie zróbmy. Jak tu podejrzeć klub inny, czekajcie, jak tu podejrzeć inny klub? Chyba tutaj. Skra Częstochowa, nie? Skład pierwszej drużyny. Jak on się nazywał? To był defensywny pomocnik. Ale to nie ten był. To był chyba ten, tak. Słuchajcie, rozmowy kontraktowe. Kurde, ale on ma długi kontrakt. 660 tysięcy, dobra, nie ma o czym gadać. Nie dziwię się. Mecz towarzyski. Znowu ten Breakline Town. Ja pierdzielę, naprawdę? No dobra, to jeszcze, nie no, jeszcze raz z tym samym zespołem grać. Tutaj są strasznie zaporowe stawki, nie? 8,5 tysiąca. Płacić euro. Dobra, trzeba zrobić rewanżyk. 7 czerwca. Zawodnik przychodzi na emeryturę, Tomasz Lewandowski. Szkoda, no całkiem fajnie chłop grał. Naciągnięte udo Jakub Burek. 2 tygodnie. Robert Majewski. 28 lat. Okej, no. Szału nie ma, panie, z tobą. Kolejny, kontuzjowany, Marcinkowski, 7 dni. Tomasz Mamiś jest zdenerwowany przez jednostkę. Gry strefowe, małe grupy, ponieważ ostatnio często robi te ćwiczenia. Ty się nie denerwuj, chłopie, ty trenuj. Co się tu stało z bramkarzem? Jakub Burek, kontuzja. Okej, okay, wchodzi Dawid, to wchodzi Kowynia. To wchodzi Kowynia. Tu wchodzi Gołębiewski. Tu wejdzie sobie Jakub Senior. Dobra.
Jest okej, okay, gramy. Tak, Rafał, bardzo dużo osób ma kontuzje, wiesz, tutaj. Nie wiem dlaczego, ale te kontuzje generują się... Znaczy wiadomo, jak treningi dowalisz za mocno, to kontuzje łapią. Dlatego trzeba uważać na te kontuzje. Jakub Senior. Jo. Jakub Senior, defensywny pomocnik. On, nie wiem dlaczego, ale on bardzo często się pojawia przed... W polu karnym się pojawia. Z defensywnego pomocnika. Taki ma sprint, chłopak. Lepszy niż napastnicy. I często właśnie udaje mu się coś tam uzyskać. No to u mnie tak. Damian Nowak 5,5. Piotr Pyrdo 5,0. On tak miał. Damt 5,1. Jeszcze przydatność powinna być też tak tutaj opisywana. O, ale strzelił. Co to było? Co to było, ja się pytam. Jeszcze przydatność na boisku też powinna być po przecinku, jeśli zmieniana o wartość 1/100, a nie o połówki. Bo tu są tylko połóweczki. Gołębiewski 2,5, Łydkowski 2,0. 0,74, 0,45. Dobra, zagramy bardziej ostrożnie, ale ofensywnie. Znowu Senior przy piłce. Dobre. O, kontratak idzie. Idzie kontratak. Brackley Town. Przerzucił. Jest brama. Fajnie się odbiła piłka od poprzeczki i spadła do bramki. Także tych sytuacji bramkowych tutaj naprawdę jest sporo. No i wyrównują. Spoko. No, mecz towarzyski. No, z kimś trzeba grać. Ale ja jestem w drugiej lidze, jak mam płacić za ileś tysięcy euro, to zobaczcie ile jest kibiców. No 700 kibiców na stadionie, no. No umówmy się. To jest mega słabo. No teraz ładna piłka, Damian Nowak, jest brameczka. No od ciebie się wymaga, Damian Nowak, już takich zagrań, takich strzałów. Od napastników wymaga się strzelania bramek. No po prostu. Naturalna sprawa. Krystian Miś, ładnie, dobrze. Damian Nowak, ale tym razem no po prostu może strzela w miarę, ale prosto w ręce bramkarza. No i przerwa. Gramy dalej. Jeden pięć do 0,8. Cztery celne strzały. Także akurat fajnie, bo strzały pokrywają się ze celnymi strzałami. Ważna statystyka. Starcia o piłkę jest sporo, 27. Sprawdzam sobie sprawność. Nie jest źle, po 50 mają. No i teraz tak, środek pomocy Gołębiewski. Do... O, lolo, to było podanie. To było podanie. To było podanie jak strzał. 10 punktów poziomu potencjału drużyny, a miałem prawie pod 60, a mam 53. A, pewnie przez bramkarza. Ten Jakub Senior, czyli tego defensywnego pomocnika, kurde, szukamy cały czas. O, mogłem sobie zrobić zmiany jakieś, ale to kogoś tam młodego wrzucić. Defensywny pomocnik, wejdzie sobie Dominik Leszczuk, wejdzie sobie lewa pomoc, wejdzie sobie Misiak, wejdzie sobie Bujalski. Środek obrony wejdzie sobie Burka. No, jeszcze parę minutek i
drugi mecz towarzyski, a jeszcze rzut wolny będzie, no dobra. Damian Nowak, ale piłka, ale strzała, ale troszkę za daleko chyba było. Jeszcze cały czas Damian Nowak przed szansą. Znowu udany chwyt. No i koniec meczu. A nie, jeszcze. Ostatnie minuty. Podło. Piotr Perdeł. Blisko było. Ja pierdzielę. Jeszcze jedna sytuacja. Co to było? Rzut rożny. Główką wybił. Jeszcze jeden stały fragment gry. Ostatnie dosłownie minutki. No, Bujalski się nie popisał. Nie popisałeś się. Koniec meczu. Wygrany tym razem. Damian Szyprutowski grają cały czas, już wiemy, że gra ostatni mecz, wiemy. Jakub Senior odniósł 7 dni, problemy z udem. Szkoda. Aczkolwiek to nie jest jakiś tam strasznie ważny zawodnik. Wrzosek. 19-latek. No dobra, dobra. Scouting. No może zobaczymy sobie może to najpierw. Co mnie nie interesuje, przechodzę sobie na tych zawodników. Bramkarz 4-6, 4-9 bramkarz. 4-6, 4-9, bramkarze. Inaczej może pozycję sobie ustawię. Defensywny pomocnik. 4-2, 4-8, 4-9. 4-9, 4-9. Co to za kraj? Albańczyk? Czarnogóra. Spróbujemy z nim pogadać. I środkowego pomocnika jeszcze by mnie jakiś interesował. 3-9. Nie, lipa. A Lipton. W zasadzie wartość rynkowa, tak, do 440 tysięcy. Jeszcze sobie wyszukuję cały czas, bo zauważyłem, że trzeba troszeczkę większą tutaj wartość ustawić. Są lepsi zawodnicy wtedy. Stomi Olsztyn. No uwaga, opłata za podpis 100 000 euro.
Podstawowa pensja. 95 tysięcy i 130 tysięcy na rok. O, czyżby się udało pozyskać dobrych zawodników? Aha, okej. No to niestety tego się nie uda. Czyli już brak kasy na pensję zawodników. Aż sobie zobaczę, ile oni zarabiają. W sumie to też jest ważny element menadżera piłkarskiego. W sumie tego, powiem wam szczerze, nie sprawdzałem. Nie przechodzimy nigdzie. Do Hiszpanii mnie chcieli. Właśnie nie sprawdzałem. Pierwsza drużyna. Wartość rynkowa. Pensja. I zobaczcie, on 540 tysięcy euro zarabia. Innsbruck. Później Gołębiewski zarabia 130 tysięcy euro. Damc zarabia 120. No to on gra. Damian Nowak, no gra. Damieniuk, 110 tysięcy. Pyrdł gra. Szyprutowski, no ale on już odchodzi, tak? Koniec kontraktu. Miś gra, 80 tysięcy euro. Włotyka, Mamis, Perletka, Łydkowski. Tego chce się pozbyć. Tego chce się pozbyć. Bujalski, środkowy napastnik. W sumie tego też chce się pozbyć. Wincenciak, ok. Lewandowski, 4,5. Jakub Burek, to są wypożyczeni. Marcinkowski, Jakub. Lewy środkowy, 20-latek, 2,8. Trzeba będzie umieścić na sprzedaż. Szybki przegląd, nie? Cześć Marcin, siemaneczko, witaj. Siemka Rafiku. Majewski, chcę dokończyć już sezon. Słuchajcie, skończyłem na 10 pozycji, bo już więcej meczów nie ma ligowych. Skończyłem na 10 pozycji. Zarząd chciał, żebym był na 9. Środkowy Dawid Burka, 24. No niech zostanie jeszcze chwilę. Senior niech zostanie. Mam do niego... Babor zostaje. Misiak, Przemysław. No niech zostanie. Kowynia, jako bramkarz rezerwowy. Tego to też miałem przecież go wystawić na... Jest wystawiony. Dominik DP, 19-letek, zostaje na razie. Chociaż jego bym na wypożyczenie dał. Dobra, niech będzie... Nie. Tutaj jest jakiś problem, bo chyba źle jest ten ustawiony znacznik. 17 czerwca. Słuchajcie, a liga kiedy się zaczyna? W lipcu się zaczyna, czy w sierpniu się zaczyna? Jakoś tak w lato. Łydkowski bardzo ładnie, słabości pokonał. A nie, przegląd pola. On jest środkowy obrońca. Strzały, główka bardzo mnie interesuje. Instynkt strzelecki, no. Kiedy startuje liga? Od jakiego miesiąca?
Także teraz same treningi, ale będzie już kilka nowych zawodników. Aha, pisało, że 10 do końca. Dobra, jeszcze mecz jeden towarzyski, spoko. I zainwestuj pieniądze, ok. Mecz towarzyski. Wiecie, ja nie mam dostępnego żadnego meczu towarzyskiego. Żadnego. Także przykro mi, ale żaden zespół nie był dostępny. Pięć dni do końca. Masz rację, John. Czyli od lipca startuje sezon. Dodatkowy trening, ciężko pracujesz, zyskujesz punkty menadżera. A, jeszcze chcę zobaczyć te punkty menadżera, czy ja mogę je jakoś sobie rozdysponować. Łydkowski, 14 dni naciągnięte udo. Jeden dzień do oficjalnego końca sezonu. Dzień kończy się, sezon. Gratulacje, sezon dobiegł końca. Po krótkiej przerwie rozpoczniesz drugi sezon w klubie Pogoń Siedlce. Kilka ostatnich uwag. Otrzymujesz 10 punktów menadżera jako premię sezonową, a w przyszłym sezonie otrzymasz 349 tysięcy euro w charakterze zysków z transmisji. Przegląd krajowych zdobywców totalu. Anglia, Liverpool. Puchar Newcastle United. W Hiszpanii Real i Athletic Club, w Niemczech Bayern Monachium i drugi puchar też, we Włoszech Juventus, we Francji Paris Saint-Germain. Przyjrzyj zwycięzców kontynentalnych. Champions League, Manchester City. Widzicie, stawiałem na Borussię, wygrała Borussia i w konferencji Aston Villa. Głosu najpopularniejszego zawodnika sezonu. Uwaga, uwaga, liczba głosów 99%, 8 tysięcy, wygrał Damian Nowak. Drużyna sezonu. Czy ktoś jest z mojego klubu? I jest. Hubert Derlatka, w życiu bym na niego nie postawił. W życiu bym na niego nie postawił, żeby on był w drużynie sezonu, czyli takiej wyjściowej, najlepszej jedenastce ze wszystkich klubów. Hubert Derlatka. W życiu bym na niego nie postawił. Jeszcze zobaczymy sobie bramkę sezonu. Ale taką ze wszystkich chyba polskich lig. I Olimpia Grudziądz. Patryk Winszał. Co ciekawe. Co ciekawe. W takim słabym meczu. Bramka sezonu. Niezła, no. Ale czy to bramka? No ale niezła, niezła. Niezła. Analiza w toku. Celebracja najlepszego bramkarza sezonu. Ederson. Ederson. Brazylijczyk, Portugalczyk. I on gra w Manchester City. Ederson. Celebracja najlepszy bramkarz sezonu. 27 milionów euro warty. Uwaga, najlepszy strzelec sezonu? Kylian Mbappé. Ho, ho, ho. No wiadomo, nie? 140 milionów. I coś jeszcze mamy? Zawodnik roku w świecie Kevin De Bruyne. De Bruyne, to się chyba czyta, tak? Kevin De Bruyne. 33-latek. Haaland w Europie. Z Manchesteru City i w Polsce Ivi Lopez, Hiszpan z Rakowa Częstochowy. Debiutant sezonu będzie na pewno nie Burak. Będzie pewnie Wojciech Hajda. A pomyliłem się. Radosław Cielemiecki, 21-letni
Ofensywny pomocnik. Najwięksi wygrani mediów społecznościowych. Mediów obserwujący, followsy. Kogo tam obserwują najbardziej? Zaraz zobaczymy. To najwięcej na Instagramie siedzi. A Nołcz Derwicz z Barcelony. Noa Derwicz. Czy jakoś tak. Gwiazdy mediów społecznościowych. Ale fajnie tutaj to jest wszystko rozpokazane. Podsumowanie sezonu. Bellingham z Realu. 36 milionów obserwujących. Dobre, dobre. Ocena pięcioletnia. Polska. 26 pozycja. Rumunia wyżej, poniżej Bułgaria. Anglia najwyżej, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja. Pozycja kraju. Nic się nie zmieniło. Ostatni sezon 23-26. Podsumowanie sezonu. 10 pozycja, Pogoń Siedlce. Tak jak mówiłem, 50 punktów. Lewego nieba, nie? Nie było. Postęp drużyny. Dany Babor, czwarta gwiazdka, 3,7. I mamy, moi drodzy, koniec pierwszego sezonu. Zrobię zapis, moi drodzy, i tu będziemy się dzisiaj żegnali. Niech się tylko ten zapis zrobi, na spokojnie, nic nie ruszam, nic nie klikam. Bo tych wartości obliczeniowych, tych tabelek, tego wszystkiego w menadżerach piłkarskich zawsze jest dużo i musi chwileczkę minąć, zanim to wszystko się tam w tym systemie przetrawi. Ale niech się przetrawi. Niech się przetrawi, żeby można było zagrać drugi sezon, tym bardziej, że podpisałem kontrakty. Nawet nie transfery, tylko kontrakty z zawodnikami lepszymi, no ale trzeba będzie im więcej za to zapłacić, za to, że dany zawodnik z lepszymi umiejętnościami będzie chciał u mnie zagrać w klubie, tym bardziej w drugiej lidze polskiej. Umówmy się, jakiegoś prestiżu to wysokiego bardzo nie ma w całej ogólnoświatowej piłce nożnej. John Cenka, powiem tak, powiem szczerze, spodziewałem się troszkę wyżej i kończy karierę, oczywiście już zapowiadana była od dawna, 35-letni Damian Szyprutowski, który nawet sobie tam radził, często był wystawiany w pierwszym składzie mojego zespołu, nawet coś tam strzelił parę razy, no 7 goli strzelił, jest statystyka. Wystąpił w 31 meczach, czyli całkiem dużo, naprawdę. I napisane jest, Pogoń Siedlce to jedyny klub, który kocham całym sercem. Chcę teraz dużo podróżować, a potem zacząć naukę. Kiedy zawodnik się żegna, z jego oczu płyną łzy. Trzymaj się, Damian, będziemy cię pamiętali, dałeś sporo dla zespołu. Odpoczywaj teraz. Tomasz Lewandowski również kończy karierę. Też taki jeden z wyjściowych środkowych obrońców z całkiem fajną notą, 4,5. Początkową strzelił nawet dwie bramki główką i również to samo chciałby doradzać młodym zawodnikom, którzy mogliby skorzystać z jego doświadczenia. 35 lat, też odchodzi na zasłużoną koniec kariery. Jeszcze mieli. Czyli dwóch zawodników się żegnam i obroty klubu 7,5 miliona euro. Nie ma tu niestety złotówek, nie można wybrać jako waluty rozliczeniowej złotówek. Jeszcze mieli, ale co chwilę wyrzuca jakieś tam jeszcze informacje. Powiedziałem, że chcę dokończyć ten sezon, tak już na 100%. I dopiero zaczną się teraz przygotowania do sezonu. Zawodnicy wrócili z wakacji. W zespole jest wielu nowych twarzy. Ciekawe, jak sobie poradzą. Myślę, że na pewno sobie poradzą
myślę, że nie gorzej. Nie gorzej niż ostatnio. Premia sezonowa. Mam już 7. Chcemy osiągnąć pozycję 7. Zmień budżet 2 miliony euro. Tu nie ma z czego negocjować, słuchajcie. Tu nie ma z czego negocjować. Myślę, że 7 pozycja jest akceptowana przeze mnie. Będzie ciężko o 7 pozycję się tutaj powalczyć, ale mam lepszych zawodników. Myślę, że jest to opcja ok. Koszulki chyba mi pasują. Drużyna, wiek nie ma znaczenia. Aktualna forma jest jedną z czynników, tak, do formy, dobra. Rotacja. Zarząd, chcemy się rozwijać w średnim okresie. Kontraktujemy tylko zawodników, którzy wzmacniają naszą drużynę. Tu jest wszystko ok. I numery na koszulkach. Hamilton, bramkarz, z jedyneczką będzie grał. Tego, którego ściągnąłem do klubu, on ma 30 lat, więc jeszcze dla klubu może dać wiele. I moi drodzy, finanse, sponsorzy, tak. Podstawowa sprawność, jak najbardziej. Tak, i dochodzimy do ekranu, w którym mam możliwość zapisania gry i tutaj grę zapisujemy. Moi drodzy, a ja wam bardzo dziękuję. Dzisiaj troszkę przedłużony odcinek, ale chciałem dokończyć całkowicie ten sezon. W następnym odcinku będzie drugi sezonik z nowymi twarzami w klubie. Będą nowe nazwiska. Zobaczymy, jak sobie będą radzili w moim klubie, jak się będą przystosowywali, jakie będą wyniki. Ale to już w następnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam. Na razie do usłyszenia. Do usłyszenia wieczorem. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Udanej niedzieli.